Cześć, nazywam się Karolina. Jestem biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym. Ponadto posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W pracy naukowej zawsze interesowały mnie mechanizmy molekularne powstawania różnych chorób, ponieważ moim zdaniem jest to klucz do ich zapobiegania, a także punkt wyjścia do opracowywania skutecznych terapii. Z tego powodu w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się zagadnieniem podłoża genetycznego białaczek u dorosłych i możliwością zastosowania u nich terapii celowanych. Od kiedy pamiętam, borykałam się z wieloma przewlekłymi chorobami i objawami. Stąd też od wielu lat, chcąc zgłębić przyczynę swojej dolegliwości, kompletnie wsiąkłam w dietetykę, immunologię i medycynę stylu życia. Szczególnie w tematy obejmujące wpływ szeroko pojętego współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie. I tak naprawdę od tej pasji i chęci zrozumienia swoich problemów zdrowotnych zaczęła się moja przygoda z edukowaniem i popularyzowaniem wiedzy naukowej i medycznej. Moją misją jest edukowanie w taki sposób, aby każdy na bazie wiedzy opartej o aktualne badania naukowe i kliniczne mógł świadomie dokonywać wyborów dotyczących swojego zdrowia lub swoich podopiecznych. A czego możesz spodziewać się w moim podcaście? W podcaście będę prowadzić rozmowy z ciekawymi osobami ze świata nauki i medycyny, specjalistami w swoich dziedzinach. Będziemy rozmawiać o długowieczności naukowym i medycznym okiem, a także o tym, jak powstają choroby i jak im zapobiegać. W podcaście znajdziesz merytoryczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, to jesteś w odpowiednim miejscu. Dieta bezglutenowa jest jedną z najpopularniejszych diet w ostatnich latach. Stosują ją celebryci, piszą o niej kolorowe czasopisma i portale internetowe, a półki w księgarniach uginają się od poradników na temat diet bezglutenowych. Jednak ta moda ma swoje dobre i złe strony. Pozytywnym aspektem jest to, że celiakia, choroba, której przyczyną jest gluten, przebiła się do społecznej świadomości. Celiakia to choroba glutenozależna, która do niedawna była postrzegana tylko jako choroba wieku dziecięcego, ale jak się okazuje, rozpoznaje się ją także u dorosłych. W porównaniu z dziećmi, u dorosłych mogą dominować objawy spoza przewodu pokarmowego, co może utrudnić rozpoznanie choroby. Przypuszcza się, że wzrost wykrywalności przypadków celiakii jest częściowo wynikiem dostępu do coraz lepszych narzędzi diagnostycznych i częstszych badań przesiewowych w tzw. grupach ryzyka. Jednak mimo tak dużego postępu diagnostyka celiakii w niektórych przypadkach nie jest łatwa i może zająć nawet kilka lat. Jakie aktualnie badania stosuje się do rozpoznania celiakii, a jakie nie powinny być stosowane? Jakie mogą być nietypowe objawy choroby? Jak polscy naukowcy przyczynili się do postępu w diagnostyce choroby? Kto jest narażony na zachorowanie? Jakie są aktualne metody leczenia celiakii? Moim dzisiejszym gościem jest profesor doktor habilitowana nauk medycznych Bożena Cukrowska, pediatra i immunolog. Od 2002 roku kieruje pracownią immunologii w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a od 2014 roku pełni funkcję przewodniczącej sekcji celiakalnej Polskiego Towarzystwa Hepatologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci. Ponadto jest członkiem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na diecie bezglutenowej. Jej główne zainteresowania naukowe związane są z immunologią błon śluzowych, patofizjologią chorób układu pokarmowego i chorób o podłożu alergicznym oraz znaczeniem mikrobioty jelitowej w rozwoju przewlekłych chorób nieinfekcyjnych. Pani profesor posiada osiągnięcia związane z zastosowaniem probiotyków w leczeniu i profilaktyce alergii pokarmowej u dzieci, jest współautorką patentu oraz wdrażaniem nowych metod diagnostycznych w gastroenterologii, hepatologii i onkologii dziecięcej. Oprócz tego jest autorką i współautorką ponad 200 publikacji międzynarodowych i krajowych. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, witam państwa. Bardzo mi miło Panią gościć w moim podcaście. Jeśli chodzi o temat celiaki, to nie wyobrażam sobie porozmawiać z nikim innym w tym temacie, bo jest Pani autorytetem w Polsce, ale też światowym autorytetem, jeśli chodzi o celiakię, o badania prowadzone na temat celiaki. I tutaj może zanim rozpoczniemy właściwą rozmowę merytoryczną, chciałabym też zapytać tak Panią, skąd w ogóle wybór takiej ścieżki naukowej? Dlaczego akurat celiakia Panią urzekła i zechciała Pani ją po prostu badać naukowo i poświęcić też kawał swojego życia na temat tej choroby? Pani przeczytała moją biografię, więc z niej wynika, że zawsze interesowało mnie to, co wiąże się z przewodem pokarmowym, błonami śluzowymi przewodu pokarmowego, żywieniem, a celiakia w pewnym sensie spina te wszystkie elementy, dlatego że jest to choroba, no, związana z zaburzeniem
funkcjonowania układu immunologicznego związanego z błonami śluzowymi. Mamy tam gluten, który, bez którego nie ma celiaki. No i mamy też mikrobiotę jelitową, która w ostatnim czasie pokazuje, że ma ogromne znaczenie w rozwoju tej choroby. A więc jak gdyby te wszystkie moje zainteresowania spina ta choroba. Poza tym też interesowałam się zawsze metodami diagnostycznymi, a celiakia jest chorobą, która pokazuje, jak to wszystko się rozwijało na przestrzeni właściwie od momentu, kiedy została ona rozpoznana, czyli od 1956 roku. Gdybyśmy zerknęli na historię rozwoju tej naszej wiedzy dotyczącej celiakii, to tak, zmieniała się zupełnie patogeneza, zmieniała się diagnostyka. I to mnie bardzo fascynuje, bo jest to taki modelowy przykład choroby, która w przeciągu tych 70 lat, od momentu, niecałych nawet, od momentu, kiedy rozpoznano, na czym polega ta choroba. Tu może wspomnę pana doktora Dickiego Williama, który był Holendrem. Jakby pani była zainteresowana, to mogę właśnie powiedzieć, jaka jest w ogóle ta historia początków celiakii. Ale bardzo chętnie posłucham ja i myślę, że słuchacze, ponieważ ja w ogóle bardzo lubię historię medycyny, bo to tak pokazuje, jak się dochodzi do pewnych rzeczy i to nie jest takie proste. Czasami przypadek rządzi tym odkryciem, więc bardzo chętnie posłuchamy. No właśnie, też mnie to bardzo zainteresowało, bo proszę sobie wyobrazić, że przed rozpoznaniem przyczyny celiaki, czyli glutenu, to nie wiedziano, dlaczego dzieci, bo to głównie dotyczyło dzieci w tym okresie, nie rosły, miały takie duże brzuchy, nieprawidłowo się nie rozwijały i w zasadzie śmiertelność tej choroby, proszę sobie wyobrazić, przed, właściwie tuż nawet po II wojnie światowej sięgała ponad 40, nawet 60%. Te dzieci umierały z powodu niedożywienia, nieprawidłowego rozwoju, można powiedzieć, umierały trochę z głodu. To naprawdę był straszny obraz i nie wiedziano, jak im pomóc. I dopiero pan doktor Dicki po II wojnie światowej miał pod swoją opieką wiele dzieci, sierot i okazało się, że wśród nich były też takie dzieci, chore na celiakię, a że to był okres powojenny, kiedy no nie było pszenicy ani mąki, więc sobie zaczęto pieczywo piec z przemielonych kasztanów. I nagle okazało się, że te dzieci, które nie miały kontaktu z niczym, co jest właśnie na początku myślano głównie o pszenicy, z jakimiś substancjami, które znajdują się w pszenicy, bo na początku nie wiedziano, co to jest, nagle okazało się, że te dzieci zdrowieją. Tylko wyłącznie dlatego, że przestały jeść pszenicę. I on pierwszy właśnie w 1956 roku, czyli tuż po wojnie, opublikował to doniesienie, że te dzieci, które mają te spru, to kiedyś nazywano spru enteropatii, nie wiedziano, co takiego to właściwie jest, że one zdrowieją, kiedy są na diecie, która nie zawiera pszenicy. Tego badania w ogóle mu nie chciano opublikować, bo to jakieś czarnowidztwo, ale potem znaleziono substancje, czyli tą substancją okazało się białka pszenicy, a konkretnie gliadyna, bo w pszenicy jest gliadyna, potem je ogólnie określono jako gluten. I tak od lat 60. zaczęła rozwijać się koncepcja toksycznego wpływu białek związanych ze zbożami na rozwój tej choroby. I to był taki początek. Najpierw mówiono toksyczny efekt, że to jak gdyby działało jak toksyna, uszkadzało jelita, a potem dopiero, ale to są lata już 80., proszę sobie wyobrazić, jak gdyby zwiększono uwagę na aspekt immunologiczny. I mówiono, nie, tam jest coś nie takiego, jest pobudzenie układu immunologicznego. I dopiero koniec XX wieku przyniósł nam teorię autoimmunizacji, że my już wiemy, że to dochodzi do autoimmunizacji, do nieprawidłowego rozwoju odpowiedzi na te peptydy glutenowe. I ta koncepcja się totalnie zmieniła, a w międzyczasie zmieniła się diagnostyka. Jeżeli pani pozwoli, to chciałabym tutaj powiedzieć, że ogromne zasługi na polu diagnostycznym w dziedzinie celiakii miał pan profesor Chorzelski, Polak, który po raz pierwszy odkrył bardzo swoiste przeciwciała, które są charakterystyczne dla tej choroby, które my do dzisiaj wykorzystujemy. I on odkrył, że dzieci
bo w tym czasie to były głównie dzieci, to jeszcze lata 80. Teraz chyba do tego wrócimy, jak to się wszystko zmieniało, ale dzieci były diagnozowane przy użyciu, pomocna była analiza bioptatów pobranych w trakcie nawet nie endoskopii, to taką kapsułką Crosbiego dochodzono do jelita cienkiego i tam pobierano bioptaty, które potem oceniano histologicznie. I były trzy razy właściwie takie dziecko musiało być poddane tej procedurze w uśpieniu, pod rentgenem, naprawdę bardzo drastycznej. Pierwsze, kiedy rozpoznawano tę chorobę i wtedy znajdowano w tych bioptatach charakterystyczne cechy. Potem wprowadzano dietę i po diecie, jak to dziecko się, jak wyglądała, jaki ten bioptat wyglądał, że on ulegał poprawie, czy to było po jakichś 6 miesiącach i potem znowu apiać. Wprowadzano dietę zwykłą, żeby ten gluten uszkadzał nam te kostki. Dzieci znowu się nie rozwijały i po 3 miesiącach dopiero ustalano, aha, znowu jest zanik kostków jelitowych, czyli ta patologia, czyli tak jest ta choroba. I to trwało do 83 roku. Tak to w sumie świeża sprawa, jak słucham tak. sobie. To jest w sumie młoda choroba i ja w ogóle słucham bardzo. Z ogromnym zaciekawieniem, bo... Też taką może krótką dygresję zrobię, bo nam się trochę wydaje we współczesnej medycynie, że już my wszystko wiemy, że wszystko poznaliśmy. Wiele chorób jest młodych, my podejrzewam, że jeszcze nowe choroby odkryjemy, szczególnie jeśli chodzi o autoimmunizację, bo to są szczególnie tajemnicze choroby w ogóle, jeśli chodzi o działanie układu odpornościowego, więc to pokazuje, jak na skali raptem przestrzeni... nie wiem, niecałych 100 lat, prawda? Tutaj... No nawet mniej, a właściwie diagnostyka to jest od lat 86 roku, kiedy właśnie profesor Chorzalski wykrył, że te dzieci mają specyficzne przeciwciała i to są autoprzeciwciała przeciwko własnym antygenom, przeciwko i nie wiedział nawet jak to nazwać, nazwał to wtedy endomyzjum, że to są jakieś struktury, które on widzi pod mikroskopem, z którymi reagują przeciwciała zlokalizowane, znaczy obecne w surowicy takich pacjentów. Czyli on zobaczył, aha, to jest coś takiego bardzo charakterystycznego i to w 83 roku opublikował i jeszcze to nie weszło do diagnostyki. Dopiero 90 lata spowodowały to, że odstąpiono od tych 3 biopsji. 90 lata, a nam się wydaje, że my zawsze oceniamy chorych na celiakię przy pomocy przeciwciał, a tu się okazało, że nie, że to jest lata 90, kiedy jedna biopsja wystarczyła i ocena tych specyficznych przeciwciał pana profesora Chorzalskiego. Potem okazało się, że te przeciwciała to nie jest to endomyzjum, które on nie wiedział co to jest, to nie jest nic innego jak enzym. Enzym transglutaminaza tkankowa. I potem już wymyślono metody, które tylko identyfikowały przeciwciała, tylko zidentyfikowane przeciwko temu specyficznemu enzymowi. I w tej chwili diagnostyka jest na tym oparta. No właśnie, o diagnostyce sobie jeszcze powiemy, bo to ona jest pełna niuansów, jest dużo mitów na temat diagnostyki. Ja też się spotykam, bo ja jestem diagnostą laboratoryjnym i też wiele osób mnie pyta, jak zdiagnozować celiakię i robi dużo błędów, ale o tym może za chwilę. Jeszcze chciałabym trochę do podstaw wrócić. I też wyjaśnić, jak często występuje celiakia, bo celiakia dostała taką łatkę, że to jest choroba tak naprawdę dzieci, no bo u dzieci też została pierwszy raz odkryta. To, co pokazują badania, to jest to, że ją się coraz częściej diagnozuje. Oczywiście może być taki kwestia epifenomenu, że mamy coraz lepszą diagnostykę, jak pani powiedziała, i my tą chorobę coraz częściej diagnozujemy. Też sporo jest takich informacji, że zmiana środowiska, styl życia, to wszystko wpływa na pojawienie się celiaki. Jak często występuje celiakia u dzieci i u dorosłych? Bardzo dziękuję, że pani tutaj wspomniała, że pewnym mitem jest obecnie twierdzenie, że jest to choroba dzieci. Jest to ewidentnie choroba każdego wieku. Do dzieci, młodzieży, dorosłych, a nawet osób starszych, nie wiem, nie chcę tu nikogo obrażać, ale takich po 70 roku życia można po raz pierwszy rozpoznać celiaki. I jak często? Może tak, średnio w populacji europejskiej mówi się, że co setna osoba, czyli 1 na 100 osób, czyli 1% populacji może mieć celiakię. Przy czym my wiemy, że porównujemy często celiakię do takiej góry lodowej.
Czyli ta góra lodowa, czyli to, co my widzimy nad poziomem morza, to jest ta zdiagnozowana celiakia, a to, co jest pod poziomem morza, która jest ewidentnie dużo większa masa tej góry, to jest to, z czego my nie diagnozujemy. Więc jest to problem spowodowany, no przede wszystkim, to też chyba do tego wrócimy, że nie wszyscy są zdiagnozowani z tego powodu, że ten obraz jest bardzo, bardzo się zmienił na przestrzeni tych 70 lat, jak powiedziałam. To już nie są te takie wychudzone dzieci, tylko że on jest bardzo różnorodny i jest to pewien problem diagnostyczny. Natomiast jak często w Polsce występuje? Tak naprawdę my nie mamy badań, które by dotyczyły populacji polskiej, więc przekładamy to jako na populację europejską, więc zakładamy, że mniej więcej to będzie właśnie ten 1% osób, które mają faktycznie celiakię, bo najprawdopodobniej jeszcze przejdziemy do tego, a już Pani wspomniała trochę, że to wszystko się nam rozwija i my wiemy, że chorób zależnych od glutenu jest w tej chwili trochę więcej. To nie jest tylko celiakia i one też mogą występować dużo częściej niż sama celiakia. Jeżeli jeszcze wrócę do, no może do częstości występowania u dzieci i u dorosłych. W tej chwili mówi się, że średnio ponad 60% nowo wykrytych celiaki to stwierdza się u osób dorosłych, a nie u dzieci. I ten problem diagnostyczny pokazują też nasze badania. Tu, jeżeli Pani pozwoli, wspomnę, że myśmy przebadali ponad prawie 3000 osób chorych na celiakię i analizowaliśmy proces diagnostyczny i okazało się, że w Polsce średnio rozpoznajemy celiakię u dzieci średnio po 3 latach od wystąpienia pierwszych objawów, czyli potrzeba aż 3 lat, żeby postawić rozpoznanie, ale u dorosłych to jest ponad 9 lat. Niesamowite. To jest czyli ten szoku, mamy powiem, objawy jak... i 9 lat pacjent chodzi po różnych lekarzach, leczy się na różne choroby, bo te objawy są tak niespecyficzne. Pomimo, że mamy, tak jak Pani wspomniała i tak jak ja już mówiłam, bardzo dobre w tej chwili testy diagnostyczne, przesiewowe, które bardzo łatwo pozwalają na wyłapanie pacjentów chorych na celiakię. No, mam nadzieję, że to się, przy czym może to wyglądać, że w Polsce ten okres jest bardzo długi, ale chcę powiedzieć, że ta sama ankieta została przeprowadzana, tylko że 15 lat temu w Wielkiej Brytanii i tam ten okres był jeszcze dłuższy, bo wynosił 13 lat. Czyli to nie jest tak, że u nas jest najgorzej, ale chcę pokazać, jak to jest długi proces i jaką czasami pacjenci chorzy na celiakię muszą przejść gehennę, żeby było ostateczne rozpoznanie postawione. Super, że Pani o tym mówi, bo przyznam szczerze, nigdzie nie przeczytałam, a trochę przeczytałam tych przeglądów i też różnych tam portali w internecie, żeby zobaczyć, jak te przekazywanie wiedzy na temat celiaki wygląda. Nigdzie nie spotkałam się, że czas diagnozy jest tak długi i to tak, jest bardzo ważne. A to ważne. Nasza publikacja z 2022 roku, także zapraszam, gdyby Państwo byli zainteresowani, na PubMedzie. Pierwszy autor Emilia Majsiak, ja jestem ostatnim autorem, jeszcze mamy współautorów. Także proszę. Pani profesor, zapoznać. Ja wszystkie publikacje, o których dzisiaj wspomniałam, ja też załączam zawsze do podcastu, bo chcę, żeby jak najbardziej był merytoryczny, żeby słuchacze mogli też do źródła zajrzeć, także załączymy na pewno wszystkie ważne publikacje, o których powiemy. Czyli dla mnie to też jest taki trochę szok, bo jeśli chodzi o tą długość diagnozy, bo ja sama choruję na przykład na endometriozę. W endometriozie podobnie jest, to jest kilka lat, gdzie pacjent chodzi od specjalisty do specjalisty. W endometriozie jeszcze wiemy mniej tak naprawdę, więc tutaj to pokazuje, jak ważna jest świadomość na temat właśnie samej celiaki. Może tak sobie myślę, bo chciałam powiedzieć trochę o patomechanizmie choroby, bo nie każdy rozumie, przynajmniej pacjent, czyli osoby, które nie siedzą jakby w temacie medycznie, dlaczego gluten szkodzi tylko osobom z celiakią, bo wie Pani sama pewnie, że jest ogromny boom na gluten, jest taki, przedstawia się go bardzo w pejoratywnym takim świetle, że szkodzi, jest toksyczny, że gluten dla każdego jakby nie służy każdemu. Może wytłumaczmy też w taki w miarę prosty sposób, jak wygląda patomechanizm choroby i dlaczego akurat ten gluten, który znajduje się w pszenicy, konkretnie giadyna, tak, szkodzi pacjentom z celiakią.
To może tak, jak już wspomniałam, jest szereg chorób, które są zależne od glutenu i celiakia jest jedną z nich. I patogeneza, oprócz celiaki, to może już tak teraz wspomnę, bo będziemy dzisiaj, koncentrujemy się na celiaki, ale oprócz celiaki mamy jeszcze alergię. Głównie na pszenicę. I to jest zupełnie inny patomechanizm alergii. I jeszcze ostatnio, niedawno wykrytą, bo właśnie to jest XXI wiek, nieceliakalną nadwrażliwość. Na początku się mówiło na gluten, a w tej chwili też się raczej mówi na pszenicę. Ale patomechanizm tej choroby jest zupełnie inny niż celiaki. Także to mamy różne choroby. Jeżeli wrócimy do celiaki, ten patomechanizm jest bardzo dobrze poznany i myślę, że chyba najlepiej, jeżeli chodzi o te choroby związane z glutenem. Pierwsza rzecz, w definicji celiaki mówimy, że jest to choroba o podłożu autoimmunizacyjnym. Do rozwoju choroby potrzebne są peptydy glutenu, zresztą może zaraz wrócę, co to znaczy. I trzecia rzecz, predyspozycja genetyczna. Czyli żeby była celiakia, muszą być te trzy czynniki. Czyli może zacznijmy najpierw od predyspozycji genetycznych. Czy my wiemy, jakie geny odpowiadają za celiakię? Tak dokładnie, to nie jest jeden gen, to nie jest choroba, że jest jakaś mutacja jednego genu. My wiemy, że musi być zespół pewnych puzli, żeby doszło do rozwoju celiaki. Takimi genami, które bardzo ściśle wiążą się z celiakią, są geny, które kodują cząsteczki, tak zwane HLA. My mówimy, że żeby mieć celiakię, trzeba mieć haplotyp HLA i nawet podajemy takie literki DQ2, DQ8. Ale proszę Państwa, żeby tak nie było, że jak mamy ten haplotyp, to na 100% mamy celiaki. To jest nieprawda, bo 30% społeczeństwa, tak na przykład w Polsce, ma taki haplotyp, a tylko 1% choruje na celiaki, jak powiedzieliśmy, prawda? Czyli to jest jeden z czynników, gdzie powinien być taki haplotyp, ale to nie jest czynnik, który mówi, że na pewno będziemy mieć celiaki. Dlaczego ja na to zwracam uwagę? Dlatego, że wiemy, bo chcemy dzisiaj jakieś mity. Dokładnie tak. Jak gdyby mity, rozmawiać o mitach. A więc pojawiło się bardzo dużo gabinetów też, tak zwanych nutrigenetycznych, które badają geny i potem mówią, że aha, ma pan haplotyp HLA, DQ2, DQ8, 30% społeczeństwa ma. To już tutaj będzie celiakia na pewno i koniecznie potrzebna jest dieta bezglutenowa. A to jest błąd, to jest mit. Czyli jeszcze raz chciałabym to podkreślić, czyli w patogenezie ważny jest HLA DQ2, DQ8, czyli ta cząsteczka. No i ważny jest teraz gluten, peptydy glutenu. Jak dochodzi do rozwoju celiaki? Czyli jeżeli mamy ten haplotyp HLA DQ2, DQ8, spożywamy gluten, czyli pszenicę, ale to nie tylko gluten, to jest pojęcie ogólne. Bo jeżeli mamy pszenicę, to mamy gliadynę, jeżeli mamy żyto, to mamy tam hordeinę, sekaliny. W zależności od tego, jakie są rodzaje zbóż, to mamy różne rodzaje glutenu. Ale i w owsie mamy, przepraszam Pani profesor, tylko że tak się wtrącę, aweninę, właśnie. I ten z tym owsem to też jest tak różnie. Tutaj może bardzo różnie jest. Właśnie to może od razu powiem, czy tak naprawdę peptydy aweniny obecne w owsie mogą wywoływać celiakię. Tutaj zdania są podzielone, ale de facto coraz bardziej mówi się o tym, że sama czysta awenina i jej peptydy nie indukują procesu celiaki, ale jest problem taki, żeby mieć tą czystą aweninę, to w dzisiejszym świecie jest to bardzo trudne, dlatego że są pola z owsem, a obok gdzieś tam nawet kilometr dalej jest pole z pszenicą, wiatr to przesiewa, są siamosiejki i zawsze uważamy, że te zboża związane z owsem mogą mieć zanieczyszczenia właśnie innej gliadyny, innych glutenów, między innymi gliadyny. Dlatego też, bo to jest pytanie potem już do następnego elementu, czy po pierwsze, czy to może samo czysty owiec wywoływać? Raczej nie. No i czy potem pacjenci mogą spożywać ten owiec, jak już mają rozpoznaną celiaki? Mogą, pod warunkiem, że jest to gluten-free owiec.
Czyli nie ten taki... Certyfikowany tak zwany, prawda? Certyfikowany z tym głosem przekreślonym. Czyli może, czyli tak trochę odbiegłyśmy od tematu, ale to chyba nie szkodzi. Czyli jeszcze raz chciałabym mówić, że raczej uważa się, że sama awenina czysta, niezanieczyszczona, nie jest czynnikiem indukującym celiakię. W odróżnieniu od innych zbóż, takich jak pszenica, no pszenica wiadomo, gliadyna, ale żyto, jęczmień, prawda? Kukurydza też jest pozbawiona tych peptydów, które indukują celiakię. Ryż też, ale wszystko musi być czyste, bezglutenowe. Bo certyfikowane, niestety, tak, certyfikowane, tak. Myślę, że odbiegłyśmy, ale nie ma problemu, bo to jest jeden z kolejnych mitów właśnie, o którym się mówi, więc jakby fajnie. Wracamy do patogenezy. Dokładnie. Czyli mamy po prostu peptydy glutenowe. Jeżeli ja mówię peptydy glutenowe, to znaczy, że to są peptydy, które są, które powstają na skutek tego, że może tak, jemy różne zboża, w których jest gluten. Czyli to nie tylko musi być pszenica, ale jak powiedziałam, to może być żyto, jęczmień albo zanieczyszczony owiec, no, czyli ten, który zawiera zanieczyszczenia samosiejkami. I teraz my to spożywamy. Mamy enzymy w naszym przewodzie pokarmowym, które trawią ten gluten. Do różnych, i to jest białko, które trawione jest do peptydów. I teraz te peptydy dostają się do jelita cienkiego. I tam mają zdolność, bo one są bardzo małe, to jest tam 8, 10, maksymalnie 33 aminokwasy, które potem mają zdolność przechodzenia przez ten cienki nabłonek, no bo my po prostu wchłaniamy to, czym się żywimy. Te peptydy są wchłaniane przez nabłonek jelitowy. To jest tylko jedna warstwa komórek nabłonkowych. I teraz proszę Państwa, dlaczego niektóre osoby chorują na celiakię, a niektóre nie, chociaż mają ten haplotyp HLA-DQ2-DQ8. Otóż okazało się, że peptydy człowieka, peptydazy, czyli enzymy, które trawią ten gluten do tych peptydów, nie potrafią trawić pewnych sekwencji, a w tych peptydach szkodliwych, które indukują celiakię, jest bardzo dużo proliny. Prolina i my nie umiemy tego tak siekać naszymi peptydami. Ale potrafią to robić bakterie jelitowe. One produkują te enzymy, peptydazy, które mogą nam spowodować to, że ten gluten jest potrawiony tak, że nie będzie tych toksycznych peptydów. I teraz wracamy, zobaczcie Państwo, w tej patogenezie łączymy tą mikrobiotę. Jeżeli mamy jakąś dysbiozę po infekcji czy po antybiotykoterapii, bo dlaczego mając gen od urodzenia, jedząc gluten od 6-7 miesiąca życia, zaczynamy nagle chorować na celiakię, jak mamy 60 lat. Tak, tak, no bo właśnie chodzi o te tak zwane czynniki spustowe, środowiskowe, prawda, które uruchomią tą kaskadę całą. Tym czynnikiem, który może być, to może być to, że dochodzi do zaburzenia tych bakterii zasiedlających nasz składu, tych bakterii zasiedlających naszych jelita. One powodują różnego, to mogą być czynniki. Ja powiedziałam infekcje, to mogą być antybiotyki, inne leki, inne choroby. No naprawdę bardzo wiele tych, zmieniona dieta i to powoduje, że tam się tworzy taki bałagan. Jednocześnie ta bariera jelitowa, którą tworzą te nabłonki, przez którą przenikają te peptydy, robi się taka nieszczelna, czyli my mówimy to jelito cieknące, to jest takie pojęcie ogólne. Takie kolokwialne bardzo, ale jak najbardziej naukowo... Ale dla mnie jak najbardziej zbadane. To jest obniżona przepuszczalność tego nabłonka. I teraz te peptydy, które nagle nie, znajdują się te toksyczne, przenikają przez tą barierę jelitową, przechodzą dalej do środka naszego organizmu, a tam szczycha na nie, na te takie toksyczne z dużą ilością proliny, których nie strawiły te nasze bakterie, czyha na nie enzym. I ten enzym nazywa się, on może trudny jest, no ale potem są te badania, to ja powiem, ta transglutaminaza tkankowa. Jego jest pełno tego enzymu w naszym organizmie. I co on robi? I ten enzym, proszę Państwa, powoduje to, że ta prolina zamienia się w kwas glutaminowy. Po prostu zmienia, konwertuje, no to bo działa tak. I w tym nagle te peptydy robią się takie, że strasznie lepią się na te cząsteczki HLA, DQ2, DQ8. Normalnie by tego nie robiły. I one przychodzą do tych właśnie tych cząsteczek, które są przez te geny HLA, DQ2, DQ8
prezentowane na takich różnych komórkach, głównie na makrofagach, i one przychodzą, są trawione i to spuszcza cały proces autoimmunizacji. Nasz układ immunologiczny nagle zaczyna to odbierać i ten enzym, który normalnie występuje, i te wszystkie zmienione peptydy jako coś obcego i zaczyna produkować przeciwciała, aktywacja jest limfocytów, stan zapalny się robi, no i ten całe zaniki kosmków się robią, powoduje to produkcję specyficznych przeciwciał, właśnie przeciwko transglutaminazie, przeciwko tym peptydom gliadyny, i to my możemy potem badać. No taki jest mechanizm, że tak powiem, rozwoju tej celiaki. Bardzo, bardzo pięknie Pani opowiedziała. Właśnie o to mi chodziło, żeby tak opowiedzieć. Ja słuchałam, w ogóle się nawet nie odzywałam, bo słuchałam po prostu jak film akcji, to brzmiało rzeczywiście. Nie, bardzo dobrze właśnie, to było bardzo obrazowo pokazane i jakby myślę, że słuchacze doskonale zrozumieli, o co chodzi, i właśnie tu ten klucz jest to, co Pani mówi, te predyspozycje, zmiany w genach, które mamy, które przekładają się na budowę naszych białek w organizmie, i one powodują, że w niekorzystnych warunkach, bo to też nie jest takie, prawda, zero-jedynkowe, ujawnia się proces autoimmunizacji, no i mamy wtedy celiakię, no i mamy też określone objawy, i myślę, że już tu warto powiedzieć o tych objawach celiaki, bo nam się celiakia kojarzy właśnie z tymi dużymi brzuchami dzieci, o których Pani mówiła kiedyś, kiedy to obserwowano, z bólem brzucha, z biegunką. To są może takie bardziej oczywiste objawy choroby, natomiast mamy szereg objawów nieoczywistych. Teraz już wiemy, wiele badań to pokazuje, że to, co dzieje się w naszych jelitach, nie zostaje tylko w jelitach, tylko jakby rozchodzi się na cały nasz organizm, więc może tutaj powiedzmy parę słów o tych objawach, bo one nie zawsze są takie oczywiste. Tak, objawy w pewnym sensie też zależą od wieku, bo ciągle u tych najmłodszych dzieci do 2 roku życia mamy tą taką postać klasyczną celiaki, to znaczy główny objaw to wtedy jest przewlekła biegunka, a zaburzenie wzrastania dzieci, to ten taki stary objaw tych dzieci, te pewne takie wiotkość mięśni, właśnie stąd się bierze ten duży brzuch, niedobory witaminowe, ale tę postać celiaki jest bardzo łatwo rozpoznać, bo w momencie, kiedy dziecko zaczyna spożywać gluten, czyli mówię teraz, to jest około tam 6 miesiąca życia, się to wprowadza, od razu mama zauważa, że pojawiają się te przewlekłe, takie mówimy tłuszczowate biegunki, one mają taki charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. To jest ta klasyczna postać celiaki. Czasami osoby, nie ten najmłodszy, dzieci do 2 roku życia, też mogą mieć dominację takich objawów, ale zdarza się to już coraz rzadziej, tak jak Pani powiedziała. Czyli my w tej chwili wyróżniamy tę postać klasyczną, o której teraz powiedziałam, czy najczęściej u tych najmniejszych dzieci, i postać nieklasyczną, często nazywamy atypową, z dominacją objawów spoza przewodu pokarmowego albo z objawami ze strony przewodu pokarmowego, ale takimi nietypowymi. To może zacznę od tych objawów ze strony przewodu pokarmowego. Więc może to być przewlekła biegunka, może to być biegunka okresowa, ale mogą być to również zaparcia. I często o tym zapominamy, czyli zaparcia są jednym z objawów celiaki, albo naprzemiennie zaparcia z biegunką, czyli pamiętajmy, że mitem jest to, że właśnie główny objaw i jedyny, że nie ma celiaki bez biegunki, to jest nieprawda. Czyli jest to nieprawda, jest to jeden z dominujących objawów, ale wcale nie musi być, żeby rozpoznać celiakię. No mnie to zaskoczyło, bo w sumie rzeczywiście celiakia się kojarzy właśnie z biegunką, natomiast zaparcie kojarzy się, no, może z takim bardziej... Tak, ale w tej chwili zgodnie z tymi rekomendacjami, które są ostatnie, to mamy objawy ze strony przewodu pokarmowego. Pierwszy, biegunka przewlekła lub okresowo występująca, i drugi objaw, zaparcia, które nie są których nie można wyleczyć tradycyjnymi metodami. No bo wiadomo, leczymy w jakiś sposób te zaparcia, zawsze o tym pamiętajmy. Jeszcze wracając do tej naszej pracy, to ja powiem, że pierwszym objawem, wśród których najdłużej utrzymującym się przed rozpoznaniem, to była niedokrwistość, zaraz do niej wrócę, a drugim były zaparcia. Ponad 9 lat nie rozpoznawano celiaki, bo właśnie nie było biegunki. A zaparcia, także pamiętajmy o tym. Teraz, nawet nasi lekarze, muszę powiedzieć,
jeżeli mogę taką zrobić wstawkę, mają pewne problemy z tym, zwłaszcza od osób dorosłych, bo pediatrzy to dobrze wiedzą. Natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to lekarze zajmujący się osobami dorosłymi, interniści, gastroenterolodzy nawet, proszę sobie wyobrazić, że w swoich rekomendacjach dotyczących zespołu jelita drażliwego, bo jak ja teraz mówię, że naprzemiennie biegunki z zaparciami, bóle brzucha, wzdęcia, to ktoś bardzo łatwo by powiedział, ale przecież to jest IBS, zespół jelita nadwrażliwego. Dokładnie. I teraz proszę Państwa, w rekomendacjach dotyczącego zespołu jelita nadwrażliwego jest również to, że musimy zbadać pacjenta, czy nie ma celiaki, ale jakiego? Tylko tego, który ma postać biegunkową, a nie ma nic o postaci zaparciowej. Także pamiętajmy o tych zaparciach. Dokładnie, jak ma zaparcia, to ma pewnie zespół jelita nadwrażliwego, nie, albo je za mało błonnika na przykład. Musi, właśnie nie musi. Czyli kolejny mit tutaj rozbijamy. Teraz oprócz biegunki i zaparć, czy ze zmianami konsystencji stolca, bardzo częstym objawem, samoistnym, może nic więcej nie być, jest ból brzucha. To u dzieci mamy często, że ból brzucha, ale u dorosłych też, powtarzające się bóle brzucha, wzdęcia, nudności, takie niespecyficzne objawy ze strony przewodu pokarmowego. Jeżeli chodzi o przewód pokarmowy, to jama ustna. W jamie ustnej mogą pojawić się owrzodzenia, afty. Jeżeli chodzi o zęby, mamy pewien defekt szkliwa. Czyli to są bardzo charakterystyczne objawy, to już zawsze o tym myślmy o celiaki. Natomiast jeżeli chodzi o objawy spoza przewodu pokarmowego, pierwszym głównym objawem to jest niedokrwistość. Ale to nie jest tak, że niedokrwistość mamy, leczymy ją i potem nie mamy i że to celiakia. Nie, to jest przewlekła niedokrwistość trudno lecząca się. Pani profesor, a czy to jest niedokrwistość jakaś konkretna, na przykład z niedoboru żelaza, czy na przykład z niedoboru witaminy B12, czy mieszana? Najczęściej jest to niedokrwistość z niedoboru żelaza i kwasu foliowego. Związana przede wszystkim z zaburzeniem wchłaniania, bo na skutek tych zmian immunologicznych dochodzi w błonie śluzowej jelita do zaniku kosmków. My nie mamy powierzchni wchłanialnej, czyli są te zespoły zaburzonego wchłaniania różnych substancji, między innymi żelaza i kwasu foliowego. Nie jest to raczej, może to być również z witaminy B12, ale to rzadziej. Najczęściej to jest żelaza, z niedoboru żelaza i kwasu foliowego. Także to są te niedoborowe niedokrwistości. Następnym objawem, który u dzieci jest, bo nie wiem, bo to troszeczkę to inaczej wygląda u dzieci, to są zaburzenia wzrastania. Czyli to są te dzieci, które, ale zaraz do tego wrócę, zaburzenie wzrastania, to znaczy mają brak przyrostów odpowiednich masy ciała, wzrostu, niskorosłość. Ale następny mit, około 10, nawet do 20% pacjentów może być otyłych w celiaki. Czyli to jest następny mit. Tak. Bo ja mówię, to jest jeden z najczęstszych objawów, że jak dzieci nam nie rosną, są ciągle poniżej tego 3 centyla rozwoju, to wtedy myślimy, aha, no to musimy myśleć o celiaki, prawda? Bo żaden inny objaw, tylko na przykład niskorosłość, są to małe te dzieci. Ale też pamiętajmy, że wśród naszych, też nasze badania były, które pokazały, że wśród dzieci 10% jest dzieci otyłych, z nadwagą albo otyłych, a u dorosłych, w Polsce nie było takich badań, ale w Stanach Zjednoczonych, no gdzie w ogóle otyłość jest problemem, 30% dorosłych pacjentów z celiakią miało otyłość. Czyli to nie jest tak, że to muszą być wychudzeni ludzie, tacy szczupli bardzo, niscy. To nieprawda. Trochę mamy też takie odwrócone, bo rzeczywiście ta otyłość jest problem w ogóle globalnie w tych krajach wysoko rozwiniętych i właśnie paradoksalnie, to też pani pewnie wie, osoby otyłe są niedożywione, więc tu też się trochę to składa, że ta celiakia może być, bo ta tkanka tłuszczowa, która jest z nadmiaru kalorii, natomiast oni wewnętrznie są niedożywieni tak naprawdę. Tak, bo oni mają niedobory, bo ludzie otyli jak najbardziej mogą mieć też również niedokrwistość, prawda? Także to jest to, że jest ktoś otyły albo nadwagą albo otyły, to wcale nie oznacza, że ma wszystkiego w nadmiarze, a wręcz przeciwnie. Także to należy o tym pamiętać. Czyli znowu obaliliśmy pewien mit, prawda, odnośnie tego wyglądu. Czyli tak, niedokrwistość, niedobory masy ciała. Następnie z tymi niedoborami, głównie u osób dorosłych, wiąże się również to, co my nie wiemy, czy to jest objaw, czy to
też jest powikłanie nieleczonej celiaki, to jest zaburzenie wchłaniania wapnia, co następstwem jest osteopenia i osteoporoza. Zwłaszcza u kobiet po 50 roku życia, kiedy w ogóle mają większą tendencję do rozwoju osteoporozy, do zwiększonej liczby złamań, nagle okazuje się, że ta osoba ma celiakię. W tej grupie z osteoporozą jest całkiem dużo celiaków. Mówię, nie wiem, czy to jest objaw, czy to już jest powikłanie, bo to w pewnym momencie jest bardzo trudne do rozróżnienia. Następnie dużą grupą objawów to są objawy ze strony układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Jeżeli chodzi o układ nerwowy, to są różnego rodzaju polineuropatie. W ogóle mamy taką postać, która nazywa się ataksja glutenowa. Czyli mogą być zaburzenia już nawet takie ruchowe, zborności ruchowej też świadczyć o celiaki. Następnie, jeżeli chodzi o ten ośrodkowy układ nerwowy, no to taki objaw ciągłego zmęczenia. Ci ludzie są zmęczeni. Zwiększona skłonność do depresji. Następnie też u dzieci ADHD. Okazuje się, że te dzieci, które mają ten zespół nadreaktywności takiej ruchowej, też mogą być celiakami. Brak możliwości skupienia się, nadmierna taka wrażliwość, zdenerwowanie. To są takie bardzo niespecyficzne objawy, ale one też mogą dominować w tym obrazie. Jak słucham w ogóle tych objawów, tak słucham z zaciekawieniem, to może być każda inna choroba i też rozumiem teraz, dlaczego pacjent właśnie trafia... Chodzi od lekarza do lekarza, tak? Tak, bo te objawy no, neurologiczne, to idziemy do neurologa albo do psychiatry, jeśli mamy jakieś zaburzenia depresyjne. Nikt nie myśli tak naprawdę o celiaki w tym momencie. Tak jest, a badania pokazują, że w tej grupie, jak 1% jest w społeczeństwie, to w tych chorobach jest po prostu więcej celiaki. Stwierdza się, bo niektóre te objawy no maskują, celiakia może maskować różne choroby. Teraz następnym taką jeszcze może ja powiedziałam o tych takich niespecyficznych objawach, ale jednym z takich objawów, który może tylko być, tylko ten objaw, to jest ból głowy. I nawet typu migrenowego, czyli my nawet takie dzieci mieliśmy, to pamiętam naszego pierwszego pacjenta, który w grupie tam badaliśmy screeningowo, przesiewowo, czy nie mają dzieci celiaki, a to dziecko było w ogóle w grupie kontrolnej. Miało właśnie ból głowy, jeden jedyny objaw, okazało się, że ma celiakię. I naprawdę wprowadzenie diety, rozpoznanie, diagnoza, wprowadzenie diety spowodowało, że nagle wszystko minęło jak ręką odjął. Może nie tak szybko, ale jednak tak to działa. Jeżeli chodzi o inne objawy, to mamy też taką maskę zapalenia stawów, czyli bardzo często to może być zapalenie, bóle stawów, nawet obrzęki. To też może być objaw celiaki. Taka fibromialgia troszeczkę? Tak może, mogą być takie objawy właśnie takie niespecyficzne, związane z tym, że coś mnie tam boli, prawda? I też mieliśmy dziewczynkę, która została skierowana z podejrzeniem młodzieńczego zapalenia stawów do nas na badania i przez przypadek zostało tu wykryte, że jest to celiakia. No właśnie, bo to reumatolog się kojarzy, tak, przede wszystkim, dokładnie, prawda? Tak, a w ogóle jak mówimy o chorobach reumatoidalnych, to takie choroby jak zespół Sjogrena, czy nawet reumatoidalne zapalenie stawów, wśród tych pacjentów odsetek występowania celiaki jest ponad 5%. Mm-hmm. Czy to nie jest też tak, że, bo my mówimy tutaj w ogóle o objawach, jakby same objawy są też wskazaniem diagnostyki, o której za chwilę właśnie powiemy, ale są też tak zwane grupy ryzyka i tu właśnie te choroby autoimmunizacyjne. To za chwileczkę tego dojdziemy, ale skończmy może te objawy. Czyli oprócz tej grupy objawów, o której jeszcze powiedziałam, mogą być objawy związane u dzieci z opóźnionym dojrzewaniem płciowym, czyli u dziewczynek to najczęściej opóźniona miesiączka, prawda, brak tego wejścia w ten okres dojrzewania, to też jest jeden z objawów. Natomiast u osób dorosłych, no mówi się, że jednak w tej grupie, w których są trudności z zajściem w ciążę, czyli ta niepłodność, ale zarówno męska, jak i żeńska, bo w ogóle ta choroba częściej u kobiet występuje jako autoimmunizacja niż u mężczyzn, ale to nie znaczy, że u mężczyzn nie występuje, to też może w tej grupie, chociaż tu badania są różne, a
ale warto sprawdzić, jeżeli ma się problemy właśnie, jeżeli chodzi o ciążę, o zajście w ciążę, sprawdzić, czy jednak nie jest to związane z glutenem i z celiakią. Także to, a jeszcze mogą to być tylko i wyłącznie same zaburzenia laboratoryjne. I takim bardzo, bardzo częstym zaburzeniem, które stwierdza się u pacjentów jako objaw, to jest podwyższenie bez przyczyny, nie ma żadnej innej przyczyny, podwyższenie enzymów wątrobowych, tych popularnych alatów i aspatów. O, to też jest bardzo ciekawe, tak. Przyznam, bo to też jest taki, no też niespecyficzny objaw, bo bardzo ludzie się... niespecyficzny, ale oczywiście musimy wykluczyć inne schorzenia i wirusowe, prawda, czy autoimmunizacyjne zapalenie wątroby, ale jeżeli nie ma powodu, to myślmy wtedy o celiaki. Więc przechodząc teraz do grup ryzyka, my bardzo dobrze wiemy, że są pewne grupy pacjentów, którzy mają zwiększone ryzyko zachorowania na celiakię i nazywamy to właśnie tymi grupami ryzyka. Jak powiedziałam, średnio celiakia występują o 1% populacji europejskiej, to w tych grupach ryzyka to częstość występowania jest najczęściej powyżej 5%, a nawet powyżej 10%. No i takimi grupami ryzyka po pierwsze są krewni pierwszego stopnia. Pamiętajmy o tym, my o tym często zapominamy. Też nasze może badania... powiedzmy, pani profesor, kto są krewni pierwszego stopnia, bo czasami ludzie nie wiedzą, kto to jest. Krewni pierwszego stopnia to są, jeżeli mamy dziecko chore na celiakię, to są rodzice i jego rodzeństwo. Jeżeli mamy mamę chorą na celiakię, to nie jest jej mąż, tylko to są dzieci. Dzieci albo rodzice tej mamy. Czyli to są krewni pierwszego stopnia. Natomiast już babcia to już jest krewna drugiego stopnia, ale też to wcale nie znaczy, że nie może tam być. Mówimy, że krewni pierwszego stopnia, czyli to najczęściej dzieci, rodzice, mają nawet to ryzyko zwiększone do 10%. A jeżeli są nosicielami genów, bo można to zbadać, już nie chcę wchodzić bardzo specyficznie, ale jeżeli to są te geny HLA, DQ2, jeżeli jest to jeszcze homozygota, czyli że ma i od mamy, i od taty te geny, takie same. Wadliwe geny, można powiedzieć tak bardzo kolokwialnie. Tak, one się schodzą. No one może nie są wadliwe, bo mówię, 30% ma, ale po prostu zejdą się w takiej, no zejdą się i ktoś to ma, to wtedy to prawdopodobieństwo zachorowania u tych krewnych jest nawet jeden, co siódma, ósma osoba może zachorować. O, to sporo. To jest bardzo dużo. No nasze badania, które myśmy zrobili wśród krewnych pierwszego stopnia, to muszę powiedzieć, że się okazało, że co w co ósmej rodzinie celiaków, czyli osób, które chorują na celiakię, była nierozpoznana celiakia. I najczęściej dotyczyło to rodziców dzieci chorych na celiakię, bo rodzice jak mają chore dziecko, no to robią wszystko, żeby temu dziecku, no, polepszyć jakość życia i jak najszybciej zdiagnozować to dziecko. Natomiast często o sobie zapominają i mają objawy celiaki, z którymi żyją pewnie przez x lat, już się do nich przyzwyczaili. I nagle myśmy zrobili im badania przesiewowe i okazało się, że oni też mają celiakię. Także to proszę pamiętać. I w nowych rekomendacjach mamy zalecenie, żeby w tych grupach ryzyka, do których, jak mówię, w pierwszej kolejności należą krewni pierwszego stopnia, robić badania przesiewowe, serologiczne w kierunku celiaki co najmniej raz na 2 lata. Najlepiej jakby było to raz na rok, ale niestety wiemy, że tego nie zwraca nam NFZ, chociaż prawdopodobnie mamy kupę pieniędzy na zdrowie przeznaczonych, tak jak Państwo się ostatnio dowiedzieliście. Natomiast niestety no, nie są to refundowane badania, jeżeli chodzi o grupy ryzyka. Czyli w grupach ryzyka, pani profesorko, tak posumie, robimy, żeby wszyscy zrozumieli, częściej, bo jakby łapiemy moment, czy choroba się nie ujawni, bo ona się może w każdej chwili ujawnić. Ale choroba może mieć przebieg subkliniczny. Co to znaczy? To znaczy, że są tak niespecyficzne i drobne objawy, jak na przykład ciągłe zmęczenie. I ja, taka osoba myśli, no po prostu jestem wykończona i pracą, i stresem, i sytuacją, jestem zmęczona i nawet nie wiążę tego, że może mieć celiakię. A w grupach ryzyka, czy są objawy, czy nie ma ich, po prostu robimy badania przesiewowe w kierunku celiaki. Co najmniej według zaleceń, optymalnie raz w roku, ale jest to mało prawdopodobne, co najmniej raz na 2 lata. Ale teraz może do tego wrócimy, bo tam jeszcze jest troszeczkę inny schemat, bo tu warto też zrobić badania
badania genetyczne, ale to może wrócimy przy diagnostyce. Także są, to są krewni pierwszego stopnia i to są choroby o podłożu autoimmunizacyjnym inne niż celiakia. I pierwsze to jest cukrzyca typu pierwszego. Proszę bardzo o tym pamiętać, że teraz wszyscy diabetolodzy, to nie drugiego, pierwszego, ta autoimmunizacyjna, głównie występująca u dzieci, ale nie tylko. Następnie to są autoimmunizacyjne choroby wątroby, to jest rzadziej występujące, bo to są te choroby już bardzo specyficzne, ale też autoimmunizacyjne zapalenia tarczycy. A tutaj no to mamy chorobę, która bardzo często występuje, czyli tak to Hashimoto nasze, prawda? Pamiętajmy, że co dziesiąta osoba mająca Hashimoto może mieć celiakię. A te osoby często stosują dietę bezglutenową bez badania się. I to może w tej grupie pomagać, ale one nie wiedzą, że mają celiakię. No właśnie, najpierw trzeba zdiagnozować chorobę, żeby potem zastosować dietę, bo potem jest duży problem. Czyli ta grupa chorób autoimmunizacyjnych i inne choroby autoimmunizacyjne, bo na przykład ten zespół Sjogrena, reumatoidalne zapalenia stawu, wszystko co wiąże się z autoimmunizacją, myślę, że warto sobie co jakiś czas zrobić badania w kierunku celiaki, czy ta choroba nie rozwinęła, bo wtedy dieta nam bardzo pomoże w prowadzeniu nawet choroby podstawowej, łuszczyca chociażby, takie choroby. I jeszcze następna grupa chorób to są choroby już genetyczne, zespoły. I tutaj zaliczamy przede wszystkim niedobór w klasie IgA, to jest deficyt immunoglobuliny A. Dosyć powszechny w europejskiej populacji, tak, z tego co wiem. Co 600 na osoba, jedna na 600 osób w Europie ma ten niedobór, a jedna na 10 z tym niedoborem będzie miała celiakię. Także pamiętajmy, żeby to sobie robić. Często nie wiemy, że mamy ten niedobór. Jak to zbadać, pani profesor? Tak od razu zapytam, bo pewnie ktoś słucha. Po prostu zbadać, przy diagnostyce celiakii będziemy o tym mówić, ale przede wszystkim zbadać stężenie całkowitych immunoglobulin A w surowicy krwi. Ale to będzie wyjdzie nam w diagnostyce. Natomiast do innych zespołów genetycznych to zespół Downa, też co dziesiąta osoba może mieć celiakię, zespoły Williamsa, to są już takie rzadziej występujące, i Turnera, to są u dziewczynek występujące te zespoły genetyczne, czyli to są, częściej jest ta celiakia, ale ja myślę, że tak dla populacji, bo to są już bardzo specyficzne te zespoły genetyczne, niedobór IgA, krewni pierwszego stopnia i choroby autoimmunizacyjne, które mogą, tutaj Hashimoto chyba na pierwszym miejscu, to pamiętajmy okay. O tym. Dobrze, to mamy objawy niespecyficzne, o których mówiliśmy, mamy, powiedzmy, jesteśmy w grupie ryzyka. Od czego zacząć diagnostykę? Bo tam jest naprawdę, jeśli chodzi o pacjentów i informacje, jaką znajduje się w internecie, jest duże zamieszanie. W 2020 roku mamy też nowe rekomendacje dotyczące diagnostyki. One się tam zmieniły niedużo, może to właściwie lekarze, specjaliści powinni je dokładnie znać. Natomiast jest pacjent. No i od czego on powinien tą diagnostykę tak naprawdę zacząć celiaki, mając te objawy, podejrzewając, że ta celiakia go dotyczy? Nowe rekomendacje, a jak i te starsze rekomendacje dotyczące zarówno osób dorosłych, jak i dzieci mówią, że pierwszy krok w rozpoznaniu i diagnostyce celiaki to są badania serologiczne. Co to znaczy? Badania serologiczne, czyli robione z krwi. Ale co te badania obejmują? Właśnie ocenę musimy zbadać obecność tych specyficznych autoprzeciwciał, które znajdują się, które są charakterystyczne dla tej choroby. A nowe rekomendacje, jeżeli, o których pani wspomniała, które pojawiły się w roku 2020, są jak gdyby potwierdzeniem tego, co już wcześniej wprowadzono, czyli w 2012 roku, które mówią, że ten pierwszy krok to powinno być badanie właśnie stężenia całkowitego IgA, żeby zobaczyć, że nie mamy deficytu, i badanie przeciwciał przeciwko tej transglutaminazie tkankowej, o której mówiłam, temu enzymowi, ale w klasie IgA, bo celiakia jest jedną z nielicznych chorób, gdzie specyficzne, te swoiste i czułe przeciwciała znajdują się w klasie IgA, bo większość chorób to jest w klasie IgG, prawda, że tam... No i pacjenci tego często nie rozumieją, tak, bo jakby są różne panele diagnostyczne, a to jest właśnie różnica w tej czułości i swoistości badania. To jest ponad 95% czułości i swoistości mają tylko i wyłącznie przeciwciała w klasie IgA przeciwko transglutaminazie tkankowej. To pamiętajcie Państwo o tym. I to w zasadzie wystarczyłoby jako ten pierwszy krok.
ale często, zwłaszcza u dorosłych, mówi się, że a może od razu dodać coś w klasie, bo po co to się robi w ogóle? Specyficzne są w klasie IGA, natomiast bada się stężenie tych IGA, żeby wiedzieć, że nie mamy deficytu, bo my często o tym nie wiemy. Bo jeżeli mamy deficyt, to nie będziemy mieć immunoglobulin w klasie IGA, no to nie będziemy mieć tych przeciwciał w tej klasie. I wynik będzie fałszywie ujemny tak naprawdę. Wtedy jest wynik fałszywie negatywny. Natomiast jeżeli mamy przeciwciała w klasie IGA, to więc już nic nie musimy robić. Zaraz powiem, co dalej robimy z tym. Natomiast to jest pierwszy już dodatni wynik. 95% prawdopodobieństwa, że mamy celiakię i że będziemy mieć ten wynik dodatni w klasie IGA przeciwko transglutaminazie tkankowej. Natomiast jeżeli mamy deficyt, co mówię, co 10. osoba będzie miała taki deficyt z celiakią, a co 600 w Europie, to proszę Państwa, musimy zrobić następne badanie, ale już przeciwciała w klasie IgG, bo nie mamy tych IgA i w tej IgG to są, też badamy to przeciwko transglutaminazie tkankowej, ale też możemy inne zbadać, na przykład przeciwko peptydom, tak zwanym deaminowanym peptydom gliudyn. Te deaminowane to te, które już ta transglutaminaza zmieniła, deaminację zrobiła. Czyli nie tak, czyli... jakie stricte znajdują się w samym właśnie pszenicy. Mhm. Tak, tak, te, które znajdują się nie w pszenicy, bo te deaminowane znajdują się w naszym jelicie po działaniu tej transglutaminazy. Czyli też możemy to zbadać. Czyli ten w klasie IgG nie ma takiego jednego swoistego przeciwciała, dlatego tam mogą być i te, ale ja zakładam, że jednak lepiej robić te przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej nawet w klasie IgG. Czyli to jest ten drugi krok. I dlatego niektórzy uważają, że może w tym pierwszym kroku to można byłoby zrobić przeciwciała przeciw transglutaminazie w klasie IgA i od razu IgG. No i tak, to nie jest głupi pomysł, bo jeżeli mamy w klasie IgA, to znaczy, że mamy duże prawdopodobieństwo celiaki. Najczęściej, jeżeli mamy w klasie IgA, to mamy też w klasie IgG, ale to nie musi być, tak? Bo niektórzy lekarze uważają, że musi być i to. Nieprawda. Też następny mit. Mogą być tylko IgA, IgG wcale nie musi być i też mamy celiakię. Mamy takich pacjentów. Chociaż najczęściej one są podwyższone w tych dwóch klasach. Natomiast jeżeli teraz nie mamy przeciwciał w klasie IgA, tylko w klasie IgG, to w zasadzie też my nie wiemy, bo to już nie jest tak specyficzne i swoiste przeciwciało w tej klasie IgG. Czyli musimy w drugim kroku zobaczyć, czy nie mamy deficytu. Okej, czyli to jeśli mamy na przykład podwyższone samo IgG, dobrze, że przeciwko transglutaminazie, to już wystarczy, żeby rozpoznać celiakię? W klasie IgG nie. No właśnie, bo chciałam to też to właśnie, żeby to wybrzmiało. Czyli... Nie wystarczy i w ogóle nie wystarczy. Natomiast jeżeli mamy w klasie IgA dodatnie, to teraz proszę sobie wyobrazić, że tak się zmieniły te rekomendacje, że czasami wystarczy tylko to przeciwciało, żeby rozpoznać celiakię, ale tylko u dzieci i młodzieży, bo takie są rekomendacje. Ale u kogo możemy rozpoznać celiakię bez dalszych badań? Nie, potrzebne jest jeszcze jedno, zaraz powiem. Jeżeli mamy stężenie tych przeciwciał w klasie IgA przeciwko transglutaminazie, mówimy bardzo wysokie. Co to znaczy bardzo wysokie? To jest powyżej 10 razy górna granica normy dla tego przeciwciała. Bo mamy jakieś normy, na przykład, że normą jest, że do 10 jednostek w surowicy, jeżeli mamy to przeciwciało, to znaczy, że to jest norma dla nas. A jeżeli mamy 150 jednostek, to znaczy, że to jest 10 razy więcej niż ta górna granica normy. To jest tak dużo, że w zasadzie taki wynik mówi, że mamy prawdopodobieństwo celiaki 99,9%. I teraz proszę Państwa, ale że to jest choroba, w której się stosuje restrykcyjną dietę bezglutenową jako podstawę leczenia przez całe życie. Tego nie można, z tego się nie można wyleczyć tą dietą, to my powinniśmy jednak mieć drugi test potwierdzenia, tak? I proszę zobaczyć, że tym, bo proszę pamiętać, że tam, gdzie jest czynnik ludzki, a krew bada człowiek, laboratorium, może dojść zawsze do pomyłki. Jedna na milion, ale to się nam może zdarzyć. Czyli musimy mieć test potwierdzenia. Testem potwierdzenia dla tych takich wysokich przeciwciał to jest zrobienie
drugiego przeciwciała swoistego, a to jest to przeciwciała pana profesora Chorzelskiego, czyli przeciwko endomyzjum. Z drugiej próbki krwi. Nie może być z tej samej, bo często ona jest tam gdzieś przechowywana. A, no to może, żeby już nie kłuć dziecka drugi raz, bo to dotyczy dzieci, to może niech pani zrobi z tamtej. Nie, bo może dojść do pomyłki. I teraz z drugiej próbki krwi, jeżeli mamy dodatnie te przeciwciała przeciw endomyzjum, to u takiego dziecka, jeżeli ma objawy, albo nawet jak ma subkliniczne objawy z tych grup ryzyka, my możemy rozpoznać celiakię. Już bez żadnej biopsji jelitowej, bez robienia badań genetycznych. To jest bardzo ważne z tą biopsją, czyli, prawda? To, co tak, pani mówiła na początku, że kiedyś tylko się na tym opieraliśmy. Kiedyś trzy były, a teraz już żadnej nie musi być. Zobaczcie, jak doszliśmy. Czyli pamiętajcie państwo o tym, że to oczywiście rodzice muszą wyrazić na to zgodę. Natomiast w innych przypadkach, mówię tu o dzieciach, bo u dorosłych ciągle biopsja jest potrzebna, ale też w innych przypadkach, kiedy to stężenie przeciwciał przeciw transglutaminazie w klasie GIA jest mniejsze, na przykład 50, a nie powyżej 100, no to wtedy, jeżeli mamy deficyt w klasie IgG, albo jeżeli nie mamy potwierdzenia tego endomyzjum, że jest dodatnie z drugiej próbki krwi, no to wszystkie te dzieci, ale też wszystkich dorosłych, taki lekarz, który ma taki wynik, powinien skierować do gastroenterologa na endoskopię i na pobranie wycinków. Już teraz to robimy endoskopowo, nie tak jak kiedyś tą kapsułką Crosbiego. Pobranie wycinków w kierunku badania celiaki. To powinien lekarz zaznaczyć, jeszcze napisać, że są dodatnie przeciwciała. Ale proszę państwa, ja tak mówię o tym badaniu, ale myślę, że tu warto byłoby wspomnieć, bo pani jakoś mnie o to nie pyta, to ja sama to zrobię. Wspomnieć o tym, że pani już wspomniała, że w tej chwili dieta bezglutenowa jest bardzo modna, prawda? I część naszych pacjentów, a zwłaszcza tych młodzieży, dorosłych, może nie jeść glutenu. Bo z różnych powodów. No, bo to miałam właśnie o to pani profesor zapytać. Właśnie tylko czekałam, aż pani skończy. Bo to jest bardzo ważna kwestia. Ja się z tym też spotykam na co dzień, że ludzie właśnie idąc za modą tak naprawdę, tak, eliminują gluten, a to jest jakby no, najgorsza rzecz, jaką sobie można zrobić pod kątem diagnostyki. Ja też zawsze jak edukuję, to mówię właśnie, że zanim wyeliminujemy gluten, sprawdźmy, czy mamy tą celiakię. I właśnie chciałam też zapytać panią profesor. Dziękuję za to pytanie, bo ja chcę tu podkreślić, że jeżeli mamy obniżone spożycie glutenu albo w ogóle dietę bezglutenową, to w ogóle nie ma co się badać w kierunku celiaki, bo tam wszystko powinno być prawidłowe, jeżeli mamy celiakię. Czyli mamy tak zamydlony obraz. Czyli podstawą tego, co ja mówię, tych badań serologicznych, czy potem tej biopsji, to jest to, że my musimy mieć dziecko, czy też osobę dorosłą, na diecie, która zawiera gluten. Bo co rodzice też robią? Na przykład weźmy takie dziecko. Ma dodatnie przeciwciała, ale 50 transglutaminaz. A lekarz mówi, aha, musimy zrobić endoskopię, żeby potwierdzić celiaki. Mama idzie, czy tam tato idzie, czy rodzice idą do lekarza. No termin endoskopii za 4 miesiące. To jest norma. Dziecko bardzo źle się czuje. Mama czyta internet, mówi to, co ja teraz powiedziałam. 95% prawdopodobieństwa, albo nawet więcej, że to dziecko będzie miało celiakię z takim wynikiem. To, co mama robi? Często wprowadza dietę bezglutenową, nawet bez wiedzy, no, w dobrej wierze, no bo widzi, jak to dziecko nie się poprawia. Nie chce, żeby dziecko cierpiało tak naprawdę. Po 4 miesiące musi ciągle jeszcze cierpieć, ale potem idzie na tą endoskopię, usypia się dziecko, pobiera się wycinki, bada się je, kurczę, nie ma celiaki. I teraz się zaczyna problem i teraz trafia do szpitala, trzeba wypytuje się o dietę, ona się nie przyzna często, no bo już wie, że zrobiła błąd, no ale wiadomo, no i teraz nie wiadomo i taki robi się galimatiasz, czyli ja bym tu chciała naprawdę państwa uczulić na to, żeby nie wprowadzać w dobrej wierze, ja wierzę, że to jest w dobrej wierze, nie wprowadzać diety bezglutenowej po tym pierwszym badaniu przeciwciał, jeżeli nie zakończymy tego procesu diagnostycznego, czyli nie zrobimy tej biopsji, jeżeli jest potrzebna, bo już ponad 50% dzieci ma rozpoznanie celiaki bez biopsji, bo ma tak wysokie te przeciwciała. Mhm.
Dobrze, że Pani o tym mówi, bo to teraz tak słucham i może rodzice nas słuchają, dzieci, które mają takie objawy albo są w trakcie diagnostyki celiaki i to jest taka prosta w sumie rzecz, którą można zrobić tak, że po prostu my nie będziemy wiedzieli finalnie, czy dziecko ma celiaki, nie. Będzie czy przypadkiem... ma celiaki. Tak, będzie tym trudnym przypadkiem. Potem badania genetyczne się robi. Potem no tak, no jest, są te geny. No ale czy to jest celiak? No na próbę, dietę. I to tak się robi. A potem po pół roku lekarz tak powie, no teraz musimy zrobić prowokację glutenem i znowu na biopsję dziecko dać. Bo nie no wiemy, właśnie, a propos tej prowokacji, pani profesor, bo tu też są różne dane, to może pani tutaj potwierdzi. Dobra, ktoś nie je glutenu, nie miał zdiagnozowanej celiaki, ale z jakichś powodów, nawet nie wiem, z powodów mody, nie spożywa glutenu. Ile musi minąć czasu i ile tego glutenu trzeba spożywać, żeby móc podejść do diagnostyki takiej serologicznej, żeby te przeciwciała się wytworzyły? Tutaj są różne też zdania i podzielone, jednak ogólnie się mówi, że to powinno być. Co najmniej około 10 gramów glutenu w diecie to są 4 kromki chleba, to tak na przeliczenie. To nie muszą być oczywiście kromki chleba, to może być makaron, no cokolwiek, prawda? Ale generalnie to są 4 kromki chleba dziennie, to jest dużo, prawda? To jest dużo, ale te 4 kromki chleba dziennie, czyli te 10 gramów glutenu, co najmniej przez 6 tygodni, co najmniej, a najlepiej, gdyby to było nawet 3 miesiące. To też długo. Sporo to jest i długo, bardzo prawda? Długo, 3 miesiące, czyli znowu się przedłuża ten cały okres tej diagnostyki. Niektórzy twierdzą, że to może być krótszy okres, ale zwłaszcza dla biopsji jest to trudne, bo te zmiany w jelicie, o których mówiłam, czyli zanik kostków, tam przerost kryp, ten cały proces zapalny, który się tworzy w jelicie, one nie są ciągłe. One nie są ciągłe, one są miejscowe i czasami nawet jak pobiera się w trakcie endoskopii te wycinki, no to trochę w większości przypadków nie widać, że są te zmiany, oglądając przez endoskop, czyli endoskopista nie może powiedzieć, że tu jest zmiana, tu nie ma. Czy on to bierze trochę na ślepo, dlatego ta liczba tych wycinków to musi być co najmniej 4, jeszcze z opuszki 5, także niech Państwo nie protestujcie, jak się tak dużo bierze, bo to jest potrzebne, bo potem wystarczy, że w jednym wycinku z tych 5 jest zmiana, to już rozpoznajemy celiaki. I teraz jeżeli te zmiany tworzą się trochę później, niż nawet powstają przeciwciała, czyli zawsze warto zobaczyć, czy mamy dodatnie przeciwciała, żeby iść na tę biopsję, bo jeżeli nie ma tych przeciwciał, to raczej w tej biopsji nie będzie zmian, chociaż bardzo rzadko, zwłaszcza u osób dorosłych, może być tak zwana seronegatywna celiakia. Jak ja, ale to naprawdę są już kazusy, to jest bardzo rzadkie, bardzo. Po prostu coś takiego się dzieje w układzie odpornościowym, że on tych przeciwciał, przynajmniej w tej odpowiedzi humoralnej nie działa, tak? Czy nie wytwarza przeciwciał? One są wytwarzane, tylko że one ci nie dostają do, bo też tam geny odgrywają rolę, u bardzo malutkiego odsetka osób może być tak, że przeciwciała się tworzą, ale tworzą się lokalnie, czyli są gromadzone w jelicie, ale nie dostają się do surowicy. No tak, czyli, przeciwciała IgA tak, w sumie są przeciwciałami takimi bardziej tak związanymi jest z błonami śluzowymi. Dokładnie niż z krwią. Tak, czyli one mogą się nie przedostawać, ale to jest bardzo rzadki przypadek, ale możliwy. Kiedy są zmiany w biopsji, tam wtedy te geny badamy, patrzymy, czy to jest tak, czy nie ma i tak to się dzieje. Ale jeszcze raz już tutaj, jeżeli mogłabym jeszcze, może to już jest nudne, ale przypomnieć, żeby całą tą diagnostykę, zwłaszcza biopsję jelitową, kiedy no naprawdę to jest dosyć radykalny zabieg, żeby to przeprowadzać na spożywaniu tego glutenu przez te co najmniej 6 tygodni, te 4 kromki, żeby to było zgodne z tym, co mamy potem w surowicy. Także to jest bardzo ważne. Pani profesor, jeszcze może parę słów dosłownie o badaniach genetycznych, bo to jest chyba jedno, zresztą Pani powiedziała, coraz częściej spotyka się takie panele nutrigenetyczne, łatwo sobie samemu swój genom zbadać i dużo osób sięga po te badanie genetyczne jako takie badanie pierwszego rzutu, według nich oczywiście mówię o pacjentach, które im pozwoli zdiagnozować celiakię. Pani powiedziała rzeczywiście, że absolutnie nie jest tak, że jeśli wykryjemy te polimorfizmy, czy te warianty genów, które predysponują do celiaki, nie powinniśmy tego glutenu eliminować. Natomiast jak wygląda w tej chwili pozycja tych badań genetycznych, jeśli chodzi o ten algorytm diagnostyczny w ogóle celiaki?
Dziękuję bardzo za to pytanie, bo tak trochę o tym wspomniałam, ale nie do końca w sposób taki logiczny to przedstawiłam. Czyli jeżeli chodzi o badania genetyczne i diagnostykę. Po pierwsze, jeżeli mamy objawy i podejrzewamy celiakię, w żadnym wypadku nie są to badania pierwszoplanowe. To muszę tutaj podkreślić to. Natomiast jeżeli chodzi o grupy ryzyka, to właśnie te rekomendacje z 2012 roku, które mają cały rozdział dotyczący diagnostyki w grupach ryzyka, sugerują, że właśnie w grupach ryzyka może warto byłoby jako pierwszoplanowe zrobić badania genetyczne. Dlaczego? Dlatego, że jak powiedziałam, jednorazowe badanie przeciwciał w grupach ryzyka jest niewystarczające, że ciągle trzeba to powtarzać, prawda? Że to jest dosyć drogie. Czyli w grupach ryzyka, gdybyśmy zrobili badanie genetyczne i stwierdzili, że ktoś ma te geny HLA, DQ2, DQ8, które predysponują do celiaki, to potem te serologiczne badania przesiewowe robimy tylko i wyłącznie w tej grupie, która ma te geny. To będzie mniej więcej około, różnie w różnych chorobach to jest. Na przykład u krewnych to my wiemy, że to będzie 70%, a 30% właściwie zakładamy, że małe jest prawdopodobieństwo, że będzie miało celiakię, bo nie ma tych genów, tak? Czyli to też się opłaca, bo to 70 versus 30. Takie badania genetyczne raczej nie mają znaczenia dla chorych z cukrzycą typu pierwszego, dlatego że my wiemy, że tam ponad 90%, nawet więcej, nawet do 98% ma te geny HLA DQ2, DQ8. Czyli to było no, takie potwierdzenie tego, co wiemy tak naprawdę. Tego, co wiadome, że to też, bo cukrzyca też zależy od występowania tych genów, ta cukrzyca typu pierwszego. Więc tutaj raczej robimy, jak rozpoznajemy u dziecka cukrzycę typu pierwszego, od razu w tym samym roku robimy badania serologiczne związane z celiakią. Czyli jeżeli chodzi o badania genetyczne, w grupach ryzyka można byłoby je traktować jako te pierwszego rzutu badania, żeby oddzielić grupę bez genów i z genami, którą potem musimy co jakiś czas badać w kierunku celiaki. Zaraz powiem jak długo, bo to następna jest, nie, czy całe życie się badać, jak ktoś jest krewnym pierwszego stopnia, czy też nie. Natomiast do diagnostyki pacjenta, już nie mówię tu o grupach ryzyka, czyli mam jakieś objawy, to na pewno nie jest badanie pierwszego rzutu. Pierwsze są serologiczne, jeżeli trzeba, należy zrobić biopsję, a kiedy stosujemy do diagnostyki badania genetyczne? Jeżeli mamy pacjentów pewnych kontrowersyjnych, to znaczy, że te badania genetyczne są super, żeby wykluczyć celiakię. To znaczy, że nie, mamy na przykład negatywne przeciwciała, mamy zmiany w biopsji, które by mogły wskazywać na celiakię, czyli zanik kostków jelitowych, to taka najbardziej popularna zmiana, są jeszcze tam inne, ale już nie będę w to wchodzić. I robimy badania genetyczne, bo nam się tu nie zgadza ten obraz, bo powinno być i to dodatnie. I jeżeli nie mamy genów HLA, DQ2, DQ8, to raczej no 99, ja zawsze mówię, że w medycynie nic nie ma na 100%, 99%, że to nie jest celiakia, czy to jest to wykluczenie, czy bardzo ważne badanie. To nie jest tak, że ono nie jest ważne, ale na tylko pewno w określonych sytuacjach tak naprawdę. Dokładnie tak, w tych takich bardzo wybiórczych sytuacjach i dosyć rzadkich pomimo wszystko. Poza tym, no jeżeli mamy na przykład albo mamy pacjenta, gdzie te zmiany, mamy dodatnie przeciwciała, a znowu w biopsji nie mamy żadnych zmian. No to też możemy zrobić badania genetyczne, żeby drugi raz nie robić biopsji na prowokacji jeszcze, prawda? Jeżeli nie mamy genów HLA DQ2, DQ8, wykluczamy celiakię. Tak, czyli to są te takie elementy, ale myślę, że dla Państwa słuchaczy ważne jest to, żebyście wiedzieli, że to nie są badania pierwszorzędowe, pierwszego rzutu,
po pierwsza rzecz, w diagnostyce celiaki mogą być bardzo przydatne do grup ryzyka. Jeżeli macie w rodzinie, to żeby zobaczyć, czy macie te predyspozycje, warto je zrobić, ale też może zaraz jeszcze dojdę, co to znaczy dobre badanie genetyczne, bo to też są znaki zapytania. I trzecia rzecz, że one są czasami bardzo przydatne do wykluczenia celiaki, jako ten, mówimy, że mają dużą wartość predykcji negatywnej, tak, że my odrzucamy tych pacjentów, jeżeli nie ma tych genów, ale raczej nie odwrotnie. Ale na pewno nie jest tak, że mając te geny musimy być na diecie bezglutenowej. Tak, to jest ważne, naprawdę, żeby to zapamiętać. To jest na pewno. A zaciekawiło mnie Pani Profesor właśnie a propos tych badań genetycznych, jak wybrać dobre badania, bo to też jest chyba kluczowa rzecz. To muszę powiedzieć, że jak trochę widziałam wyników tych badań, jest to bardzo trudne, żeby to wytłumaczyć tak bez obrazków, bo musimy wiedzieć, co to jest ten haplotyp HLA-DQ2-DQ8. Może nie wchodźmy jakoś bardzo w szczegóły, chciałabym powiedzieć tak, że czasami mamy, jeżeli robicie Państwo badania genetyczne gdziekolwiek, no bo wiadomo, że to są płatne badania, niestety, chyba że ktoś leży w szpitalu, to tak nie jest, to musicie się dowiedzieć, jak wygląda wynik tego badania. I jeżeli w takim badaniu jest tylko coś takiego, HLA-DQ2 negatywne, HLA-DQ8 negatywne albo pozytywne, to nie idźcie, nie róbcie takich badań. Tam musi być napisane, to musicie zobaczyć wynik, który jest napisany, co wam zbadano. Dlatego, że pani użyła pojęcia polimorfizm genów. Tak, tam jest bardzo duży polimorfizm. I teraz w zależności od tego, jaki allel badamy, a ich to nie jest jeden, to jest naprawdę cała grupa. One też grupa. Są oznaczone takimi numerkami, z gwiazdkami. DQ-A1, DQ-B1 z gwiazdkami i tak dalej. Dlatego mówię, ja bym mogła to Państwu wytłumaczyć, ale to chyba nie jest ten dobry moment. Ale kiedy to macie wypisane, kiedy jest napisane, czy ten allel jest negatywny, pozytywny i dopiero na bazie tego wyniku jest stworzony wniosek, że nie macie albo, jest na przykład taki wniosek, brak jest haplotypu HLA-DQ2-DQ8, ale jest jeden allel, jeden tylko, bo żeby był ten haplotyp muszą być dwa, a my mamy tylko jeden, taką podjednostkę, ale jest jeden aller, który może występować w tej cząsteczce i też może świadczyć o celiakii. Tu właśnie są te błędy. Bardzo rzadko się to zdarza, ale tak się zdarza. My mamy z tym problem, bo czasami przychodzą do nas pacjenci, którzy mają rozpoznaną celiakię, z ciekawości sobie zrobili genetykę i mówią, ale ja nie mam tych genów. I znowu zgrzyt, prawda? No, mater. No to wtedy i ja dlatego wiedząc te wyniki, wiem, jakie tam są błędy interpretacyjne. Czyli między innymi z tego też powodu odrzucono całkowicie badania genetyczne do potwierdzenia rozpoznania celiaki, zauważcie. W tych rekomendacjach z 2020 roku, bez biopsji u dzieci. Tylko przeciwciała w klasie IgA, przeciwtransglutaminazie i endomyzjum. Nie trzeba robić badań genetycznych, bo one wcale nie zwiększały żadnej czułości ani swoistości tych badań. Wręcz przeciwnie, galimatias wprowadzały, jak były źle zrobione. Także po prostu ja tu nie chcę rekomendować żadnych firm, które to robią, bo chyba to nie jest dobry moment, ale po prostu zawsze, kiedy decydujecie się Państwo na badania genetyczne, musicie zobaczyć, jak wygląda ten wynik oryginalny. Jeżeli jest to bardzo dużo tych alleli wypisanych i dopiero jest wniosek, tak, tam należy robić. Czyli szukamy bardziej szczegółowych wyników, zanim tak się zdecydujemy w danej firmie, dokładnie, laboratorium, dokładnie, to pytamy tak. I na tej podstawie. Zresztą muszę Pani powiedzieć, że to samo dotyczy badań serologicznych. Dzięki Bogu już mamy ten okres za sobą, ale jeszcze 10 lat temu po prostu było tak dużo różnych testów badających te przeciwciała, z których połowa, powiem to dosadnie, ale do niczego się nie nadawała, to rynek jakoś dzięki Bogu to odsiał i zostały tylko te naprawdę dobre firmy. Także ja się bardzo z tego cieszę, bo ja naprawdę miałam to w swoich rękach i widziałam, czasami przychodzili do nas i proszono, żeby zobaczyć, czy ten test się nadaje, dać rekomendacje. Ja to badałam i się, Boże kochany, to jest w ogóle jakiś, to nie powinno być w
w ogóle wprowadzone do diagnostyki. A w przypadku badań serologicznych to jest bardzo ważne, żeby była właśnie jakaś ujednolicona po prostu metoda. Mhm. Bo musi to być naprawdę potwierdzone, zwalidowane, także to jest bardzo, bardzo istotne. Dlatego też rozpoznanie jest, jak mamy dwa przeciwciała dodatnie, że jedna, a potem drugie. Także no, wbrew temu, że to jest takie proste, co mówię, to potem w praktyce no, wychodzą takie różne kwiatki, ale ja się bardzo cieszę, że przez te 20 lat, jakie poświęciłam między innymi celiaki, diagnostyce celiaki, też udało się no, odrzucić firmy, które chciały wejść tutaj do Polski też z takimi produktami, które się do niczego nie nadawały. Także to mogę powiedzieć, że na pewno to, co w tej chwili duże firmy mają dostępne, no to są dobre kity, dobre produkty, które oceniają naprawdę na wysokim poziomie te przeciwciała i stanowią o tym, że ta diagnostyka może być przeprowadzona tak, to są, jak to jest. No, optymistyczne bardzo, bardzo wieści w porównaniu z tymi genetycznymi. Jeszcze Pani wspomniała tutaj, bo to też mnie bardzo zaciekawiło, myślę, że słuchacze też by chcieli wiedzieć, jak często te badania wykonywać w grupach ryzyka? A właśnie, dziękuję, że Pani o tym przypomniała. Właśnie, bo jest pytanie, ktoś ma na przykład cukrzycę typu pierwszego, rozpoznanie u dziecka i teraz od razu robimy w momencie rozpoznania badania w kierunku celiaki. Stwierdza się, że nie ma to dziecko celiaki na razie. I ja powiedziałam, że to jednorazowe badanie nie wystarcza. Należałoby je powtarzać. I wszystkie badania, najwięcej takich badań jest właśnie dla dzieci chorych na cukrzycę typu pierwszego, pokazują, że celiakia w tej grupie dzieci, jeżeli od razu jej nie ma, czy nie współwystępuje z cukrzycą od razu przy rozpoznaniu, to powinna najczęściej rozwija się w ciągu 5 lat od rozpoznania choroby. Czyli przez pierwsze 5 lat od rozpoznania jakiejś choroby autoimmunizacyjnej należałoby wykonywać co roku badania serologiczne w kierunku celiaki przez 5 lat. Potem to prawdopodobieństwo, że się rozwinie celiakia i chyba dotyczy to też innych chorób, chociaż nie ma takich jednoznacznych badań, ono spada, ale myśmy robili badania w kierunku celiaki w grupie pacjentów naszych z cukrzycą typu pierwszego i proszę sobie wyobrazić, że rozpoznaliśmy też celiaki u pacjenta po 20 latach od zachorowania na cukrzycę typu pierwszego, ale się okazało, że on nigdy w życiu nie był badany w kierunku celiaki przez 20 lat, chociaż to też mam rekomendację. Jest przeoczeniem dużym, prawda? No, ogromnym, ale też uważam, były też dzieci, które po 8 latach, które gdzieś tam kiedyś były badane, a potem po 8 latach. My nie wiemy, bo to nie było tak co roku, czy może w 5 roku on już nie zachorował, ale my twierdzimy tak, w tej chwili tak się twierdzi, że jeżeli masz jakąś chorobę współistniejącą, powinieneś na pewno robić badania przesiewowe przez pierwsze 5 lat od rozpoznania tej choroby, a potem wtedy, kiedy występują jakiekolwiek objawy te niespecyficzne, pogorszenie, gorzej leczy się dana choroba, wtedy też zrobić takie badania, bo naprawdę celiakia może się rozwinąć w każdym wieku. No, jeżeli jesteś w grupie ryzyka, jeżeli zrobiłeś dobre badania genetyczne i nie masz tych genów, to nie ma potrzeby wykonywania takich badań serologicznych. Mhm. No to jest też bardzo, bardzo, bardzo cenne, no bo to jednak jest też obciążenie finansowe, tak? No bardzo duże, bo niestety jeszcze raz chcę to podkreślić, że nasz Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwraca, no nie refunduje w tej chwili takich badań w grupie pacjentów ryzyka, w ogóle to nawet nie refunduje badań dla lekarzy pierwszego kontaktu, co myśmy o to tak walczyli. Przecież proszę Państwa, proszę zauważyć, że to pozwolę sobie już tutaj tak trochę na taką uwagę. Naprawdę jako ta przewodnicząca sekcji celiakalnej w tym roku zrezygnowałam z tego i jest w tej chwili pan profesor Dziechciarz przewodniczącym, także pani tu mówiła w życiorysie moim, także od tego roku właśnie jest pan Dziechciarz. Natomiast walczyliśmy o to, żeby badania te serologiczne przeciwko z kierunku celiaki były
była możliwość wykonywania tych badań i kierowania na te badania przez lekarzy pierwszego kontaktu. No przy tak niespecyficznych objawach, to przecież lekarz pierwszego kontaktu ma przede wszystkim możliwość kierowania pacjenta. A w Polsce do tej pory jest tak, że może one są bezpłatne pod warunkiem, jeżeli to robi specjalista, czyli gastrolog. To no też trzeba przejść drogę konkretną, tak, tak, też trzeba mieć skierowanie do gastroenterologa. Tak, skierowanie, odczekać swoje 4 miesiące, mm-hmm. może nawet więcej. No, i to wszystko, już, żeby no, to potem się nie dziwmy, że rozpoznanie celiaki nawet u dzieci, kiedy ta choroba zawsze była znana wśród pediatrów, trwa co najmniej 3 lata od pierwszych objawów. No to jest naprawdę bardzo, a jeszcze raz podkreślam, a u pacjentów dorosłych ponad 9 lat. No, no to jest bardzo dużo i też ja tu zachęcam, ja wiem, że nie każdy ma może duże fundusze, ale myślę, że mamy też dobre prywatne laboratoria, które oferują badania, tak. I też nie zastanawiajmy się, bo na zdrowiu się nie oszczędza i tak naprawdę zróbmy ten prosty test serologiczny i sprawdźmy, czy mamy tą celiakię. Przede wszystkim przed włączeniem diety bezglutenowej z powodu innych chorób. No, choć przykładem to jest Hashimoto. No wiemy, jak dokładnie, to jest popularna dieta. Pani profesor, no tak słucham i tak trawię tą wiedzę, którą pani przekazuje. No, powstało nam cudne kompendium wiedzy na temat celiaki. Ja jeszcze tylko na koniec chciałam o takie dwie rzeczy zapytać, już takie bardziej może praktyczne, no bo celiakię, wiadomo, jest proste leczenie, banalne można powiedzieć, po prostu eliminujemy gluten i to jest całe leczenie pacjenta, tylko oczywiście tutaj clue całym jest prawidłowe zdiagnozowanie. Ja chcę jeszcze zapytać o jakieś, no pani jest na bieżąco z różnymi nowinkami naukowymi i klinicznymi, czy są jakieś na horyzoncie nowe terapie leczenia celiaki, które na przykład pozwoliły pacjentom wyleczyć się z choroby albo jeszcze poprawić bardziej ich jakość życia? Ja tu trochę mam na myśli, parę lat temu było głośno o tak zwanych inhibitorach zonuliny. To też może jeszcze powiem chwilkę o tym białku. To jest białko, które zostało odkryte przez profesora Fasano, który pierwszy raz odkrył ją chyba właśnie w cukrzycy typu pierwszego i połączył ją z celiakią, w której jest podwyższona. Tutaj jakby pani mogła coś jeszcze więcej pod takim kątem klinicznym o tym powiedzieć. Bardzo chętnie dziękuję za to pytanie i w ogóle za ten cały problem. Może najpierw zacznę od tego, że pani stwierdziła, że leczenie jest banalne, bo wystarczy pozbyć się glutenu. Otóż okazało się, że to wcale nie jest takie proste, prawda? Bo niestety gluten w tej chwili jest wszędzie. Wydaje się, że są produkty, które powinny być bezglutenowe naturalnie, a one mają jakieś dodatki. Także osoby, które no, borykają się z celiakią i z przestrzeganiem tej, bo my stwierdzimy, restrykcyjnej diety bezglutenowej przez całe życie. I tu jest właśnie ten problem. Ja jak gdyby korzystając może z okazji, że słuchają mnie Państwo, to chciałabym zachęcić wszystkich tych, którzy mają rozpoznaną celiakię albo inną chorobę związaną ze spożywaniem glutenu, do tego, żeby nawiązać kontakt ze Stowarzyszeniem Polskich Pacjentów Chorych na Celiakię i Niespożywających Glutenu. Naprawdę ono bardzo dobrze działa, ma na wszystkie informacje dotyczące produktów bezglutenowych, przeprowadzają badania produktów takich, które powinny być bezglutenowe, bo można stwierdzić, czy tam jest gluten, czy nie, i dają całą listę, co można jeść, także naprawdę zachęcam. To tak odnośnie tej diety, ale faktycznie chcę tu podkreślić, że to musi być dosyć restrykcyjna, bardzo restrykcyjna dieta bezglutenowa i trwająca przez całe życie. Natomiast teraz o te nowinki, czy są jakieś nowinki, czy są jakieś nowe metody wspomagania leczenia, nie tylko leczenie dietetyczne. No tak, no i może zacznę od tej zonuliny. Inhibitor zonuliny profesor Fasano. Więc muszę powiedzieć, że nasza grupa troszeczkę też spowodowała to, że trunął mit zonuliny. Dlatego, że tak jak pani wspomniała, zonulina to jest białko, który odgrywa rolę bardzo dużą w, może powiem to tak, nie wchodząc w szczegóły, ale powiedzmy, jest to białko, które jest produkowane przez komórki nabłonka jelitowego między innymi i które odpowiada za uszczelnianie tego nabłonka. Jak Państwo pamiętacie, powiedziałam, że on się trochę rozszczelnia, żeby te peptydy przeszły, prawda?
I właśnie profesor Fasano zauważył, że ta podwyższona zonulina odpowiada za gorszą przepuszczalność i wtedy to jest tak, że gdyby zahamować i podać te inhibitory, te inzuliny, to wtedy by ta przepuszczalność się zwiększyła, więc prawdopodobieństwo, nawet jakby się podjadało gluten, jest mniejsze, że on przeniknie do krwi. No taka była koncepcja. Otóż niestety muszę powiedzieć, że nawet były pierwsze próby kliniczne, ale podjęte parę, naprawdę wiele lat temu, myślę, że to już nawet będzie 10 lat temu i te badania zostały wstrzymane, bo okazało się, że nie ma efektów klinicznych. Nie ma efektów klinicznych. A ja czyli teoria się nie przełożyła na praktykę, można powiedzieć. Tak, po pierwsze teoria się nie przełożyła na praktykę, ale myślę, że teoria nie była do końca dobra i tu właśnie powiem o naszym kamyczku do tego ogródka. Mianowicie myśmy od samego początku, jak tylko pojawiła się teoria zonuliny, oceniali, jakie jest jej stężenie w surowicy pacjentów z celiakią na diecie bezglutenowej, czyli powiedzmy potencjalnie zdrowych. I okazało się, że ten marker totalnie nie pasuje do tego, co teoretycznie miałoby być. To znaczy, że u pacjentów, którzy mieli już nie mieli żadnych objawów choroby, przestrzegali silnie diety bezglutenowej, ona była czasami dużo wyższa, ta zonulina w krwi, niż u tych pacjentów na samym początku z aktywną postacią choroby. To tak już mówiąc ogólnie. I potem badaliśmy jeszcze znaczenie, może nie samej bezpośrednio zonuliny, ale tych całych patomechanizmów, tam połączeń międzykomórkowych, nie chcę w to dokładnie wchodzić, ale badaliśmy, mając mikroskop elektronowy, jak to wyglądają te połączenia, właśnie te nabłonki u tych pacjentów z potencjalną celiakią, rozwijającą się na diecie i okazało się, że ta cała koncepcja zonuliny i tak zwanych połączeń ścisłych, po angielsku to jest tight junction, no to nie ma się nijak do rzeczywistości. Czyli i opublikowaliśmy to w dobrym czasopiśmie. To też załączymy Pani Profesor tak, do podcastu. Ale to dosyć trudne jest publikacja, ale może ktoś byłby tym zainteresowany. Także proszę Państwa, do czego zmierzam? Do tego, że właśnie wiele laboratoriów, zwłaszcza prywatnych, ma właśnie między innymi ocenę stężenia zonuliny w surowicy krwi. I ja myślę, że ta ocena ma się nijak do tej kliniki i do tej teorii. Także raczej uważam, że nie powinniście Państwo na to wyrzucać pieniędzy. O tak, jeżeli mogę powiedzieć. Tak, tak, tak. Ja tu jeszcze dodam od siebie, Pani Profesor, bo trochę siedziałam w tym temacie i na przykład ja znalazłam takie badania, w których też autorzy postawili hipotezę, nie wiem, czy oni dokładnie zbadali, ale że wątroba również może zonulinę wytwarzać, bo zonulina jest trochę takim markerem stanu zapalnego i tu też nie wiemy, czy ta zonulina, którą badamy w krwi, rzeczywiście pochodzi z tych ścisłych połączeń z naszego jelita, czy też nie z innych miejsc naszego organizmu. Dziękuję bardzo, że Pani to powiedziała. Właśnie dokładnie tak, że to nie jest tak, że ona tylko wyłącznie odpowiada za regulację nabłonków tych ścisłych połączeń, ale tam, chociażby w takiej wątrobie, tam też są połączenia komórkowe. Dokładnie ten sam mechanizm w mięsiu sercowym. Także to nie jest żaden specyficzny marker. Także i chciałabym tutaj podkreślić, że właśnie, żebyście Państwo też nie, bo my nawet jak dostaniemy wynik, że aha, podwyższony, a w zasadzie to nawet nie ma tych dobrych limitów porobionych, bo to nie jest zwalidowana metoda, bo ona jest na obecnie te wszystkie kity, które mamy, jeżeli chodzi o zonulinę, to nawet mają takie zastrzeżenie do badań naukowych. Tak. One nie powinny być do badań diagnostycznych, bo my naprawdę nawet nie wiemy, co się, za co to z tym klinicznie zrobić tak naprawdę. Możliwe, że w przyszłości może to być tam marker, o czym świadczący, ale na dzień dzisiejszy to na pewno nie jest marker, który może powiedzieć, aha, masz podwyższony, to znaczy, że powinieneś robić to, 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 to i masz to, to, to. Nieprawda. Także nawet jak jest podwyższone, no i co? No i co z tym zrobimy? Bo mówię, u pacjentów z celiakią, którzy byli zdrowi de facto na diecie bezglutenowej, on był bardziej podwyższony niż kiedy oni byli naprawdę chorzy. Także to bardzo to dziwne jest i takie niespecyficzne. Obaliłyśmy także, kolejny mit przy okazji, Pani Profesor. Tak, obaliłyśmy mit właśnie zonuliny i leczenia inhibitorami przeciwko zonulinie, czyli ta teoria troszeczkę upadła i od tego się odeszło, ale w tej chwili mamy coraz więcej różnych takich teorii dotyczących właśnie trawienia peptydów glutenowych i tutaj poszukuje się tych enzymów, bo ja Państwu powiedziałam na samym patogenezie, powiedziałam, że człowiek nie potrafi produkować enzymów, które by trawiły te toksyczne, w cudzysłowie, peptydy bogate w proliny. One nie umieją tych połączeń
rozbijać. Czyli poszukuje się różnego rodzaju źródeł tych enzymów i znaleziono, to są różne rośliny, nawet są, zapomniałam teraz jakie, które produkują enzymy, które mogą rozbijać te... To chyba grzyby są, pani profesor. Takie, tak. Aspergillus niger chyba to jest taki grzybek i on chyba wytwarza taki enzym. Czyli różnego rodzaju, ale też te bakterie jelitowe. Czyli to może nie tyle jelitowe, właśnie bakterie, różnego rodzaju bakterie są w stanie wytworzyć te enzymy. I między innymi no dlatego... Też następne pole działania, czyli poszukuje, izoluje się te enzymy i się sprzedaje jako izolowane enzymy, które mogłyby wspomóc trawienie peptydów glutenu i tym samym zmniejszać objawy, no bo jak one są potrawione, to już nie powodują objawów, no czego poszukują w sumie osoby chore na celiakię, no bo wiadomo, że przestrzeganie diety nie jest tak naprawdę nawet do końca możliwe, bo czasami no, gdzieś się wyjedzie, pójdzie się do restauracji, nawet jak to jest bezglutenowe, no to nieodpowiednio przygotowywane. No wiemy, jakie to są, pacjenci dobrze wiedzą, jakie mają z tym problemy. Już nie chcę tutaj o tym dużo mówić, bo tym bardziej, że nie jestem dietetykiem, to nie chcę wchodzić w ten ogródek. Natomiast idzie to też w tym kierunku, żeby na przykład wzbogacać tą naszą mikrobiotę jelitową dobrymi bakteriami, które mogłyby trawić gluten. No to tutaj jest duże miejsce dla probiotyków. Są pewne badania, ale ciągle to nie ma jednoznacznych wyników. Są już pierwsze badania, które pokazują, że na przykład u pacjentów, którzy są na diecie bezglutenowej, ale objawy ciągle mają, zwłaszcza te takie objawy typu ala IBS, to znaczy te wzdęcia, nudności, pobolewanie brzucha, czyli, bo to nie jest tak, że mamy celiakię, wprowadzimy dietę bezglutenową, to kiedy my jesteśmy zdrowi, po tygodniu, po dwóch, po trzech, a są pacjenci, że niektórzy po 5 latach jeszcze mają objawy. Mniejsze, ale mają. Czyli ta dieta i są tacy, no ta jakość życia, nie dość, że dieta jest restrykcyjna, to niewielka jest ta poprawa, no czyli jest, ale nie aż tak, jak oni się tego spodziewali. I właśnie są pierwsze badania pokazujące, że pewne probiotyki z tymi określonymi szczepami bakteryjnymi, które potrafią produkować enzymy trawiące gluteny, mogą przynieść pewną poprawę znamienną statystyczną. To były takie badania, mogę też dołączyć, jeżeli Państwo się interesujecie, które pokazały, że właśnie u tych pacjentów to działa, czyli poszukuje się tych różnych dróg. Potem bardziej drastyczne, to są takie bardziej naturalne metody, czyli idziemy przez poszukiwanie enzymów, bakterii, które by mogły, też dodawanie tych bakterii, bo to są fermentujące bakterie, do produktów bezglutenowych, żeby trawiły, to idzie w tym kierunku. Ale też są już takie bardziej drastyczne, biologiczne metody, też są badania, ale to nie dotyczą te badania pacjentów z taką normalną celiakią, powiedzmy, bo jeszcze możemy mieć celiakię oporną na leczenie glutenem i to są te najgorsze postacie, to tylko występują u dorosłych. Bardzo rzadko, to jest mniej niż 1% pacjentów, to mają specjalne geny, które ich predysponują i to są pacjenci, którzy już muszą być leczani bardziej radykalnie przeciwzapalnymi, sterydami, też cytostatykami, żeby nie dochodziło, bo one mają większą tendencję do rozwoju nowotworów, między innymi limfom typu T. I teraz trzeba temu zapobiec, a więc są biologiczne próby leczenia, zahamowania, biologicznego zahamowania poprzez stosowanie przeciwciał hamujących te specyficzne limfocyty T, czy to już wchodzimy w tą immunologię. One też biorą udział w tym samym procesie powstania celiaki. Bo te cząsteczki HLA, DQ2, DQ8, które są na makrofagach, aktywują właśnie limfocyty T, te specyficzne glutenowe limfocyty T, które się rozszerzają po naszym ciele i one odpowiadają za ten stan zapalny i one odpowiadają za indukcję, za aktywację limfocytów B do produkcji przeciwciał. Już nie chcę w to tak dokładnie wchodzić, ale mniej więcej tak to wygląda. Natomiast te limfocyty, żeby zahamować te specyficzne limfocyty glutenowe, więc są różnego rodzaju te już biologiczne terapie i pierwsze badania pokazują, że te efekty nie są aż tak zadowalające, ale jeżeli są, to głównie u tych pacjentów, którzy mają
celiaki oporną na leczenie dietą. No dla nich to jest pewna nadzieja jakaś, tak prawda? Tak jest, także myślę, że to już jakaś jest nadzieja, światełko w tunelu, ale to są pierwsze dopiero próby tych badań klinicznych. Także na dzień dzisiejszy, no niestety, ale trzeba powiedzieć, że jedyną formą leczenia dostępną dla większości pacjentów, no, to jest restrykcyjna dieta bezglutenowa. Ja tylko tak jeszcze powiem właśnie, że teraz dużo się prowadzi, ale to co Pani powiedziała po prostu historii celiaki, to co się w ogóle wydarzyło w ciągu 20 lat, jeśli chodzi o diagnostykę, to mam nadzieję i tak myślę, że za następne 20 lat będziemy jeszcze więcej wiedzieli. Być może te terapie się okażą skuteczne u tych pacjentów. Tutaj jeszcze tylko sprostuję, że mając na myśli, że jest jakby banalne to leczenie, tutaj miałam bardziej na myśli, że my wiemy, jak leczyć chorobę, bo w wielu chorobach jest niestety tak, że my nie wiemy i trochę walimy na ślepo różnymi lekami, a tutaj w sumie celowany sposób my tak naprawdę leczymy tą chorobę, bo wiemy, gdzie jest jej przyczyna. Ale wie Pani dlaczego? Dlatego, że to jest jedyna choroba autoimmunizacyjna, którą my znamy, w której wiemy, co ją i naprawdę indukuje. To jest ten gluten. Dokładnie. Także to może takie zakończenie będzie, prawda? Tak, że to jest, ale to właśnie jest wiedza, która została rozpoczęta w tych 50. latach i którą my mamy w tej chwili, dokładnie znamy sekwencję peptydów, wiemy jak już je trawić, tylko chcemy naturalnie, żeby to następowało. Najlepiej gdyby no było to pieczywo bez tych zawartości tych toksycznych peptydów, ale jest to niemożliwe. A może teraz sobie jeszcze przypomniałam jedną rzecz, jeżeli mogę wtrącić. Jasne, oczywiście, proszę bardzo. Bo właśnie tak, też to jest taki mit pewien, który mówi, że te stare postaci pszenicy, to chyba nawet rozmawiałyśmy o tym. O tak, w kuluarach po jednym z wykładów właśnie, czy te współczesne odmiany pszenicy mają więcej glutenu. To jest też jeden z mitów, który faktów, zaraz Pani powie zresztą, które krążą w takim ogólnym obiegu, jeśli chodzi o informacje. Albo, że możemy te stare odmiany pszenicy, prawda, mogą być stosowane przez celiaków, to już w ogóle jest nieprawdą, także proszę tego nie robić. Ale właśnie jeden z mitów jest taki, że między innymi wzrost celiaki i chorób autoimmunizacyjnych zależnych od glutenu jest związany z tym, że obecne odmiany pszenicy zawierają więcej glutenu, czyli gliadyny, bo pszenicy to gliadyny, a dodatkowo jeszcze, że więcej tych właśnie toksycznych peptydów gliadyny. No i ja niedawno byłam na konferencji międzynarodowej, gdzie badano teraz sekwencje genetyczne tych nowych odmian pszenicy, a są złożone ziarna tam zmagazynowane, to jest sprzed 100 lat powiedzmy, nie wiem już, czy to chodziło o 100 lat, czy o 70, ale na pewno to było już takie starsze, te stare odmiany pszenicy i teraz oceniano właśnie, czy ta zawartość glutenu jest podobna i czy różnią się one zawartością tych toksycznych glutenów peptydów gliadynowych. I proszę Państwa, nie, wręcz odwrotnie. Czasami nawet dochodziło do tego, że te najnowsze odmiany miały mniejszą zawartość tych toksycznych peptydów glutenowych niż te starsze odmiany. Także jest to też kolejny mit. No jedyna rzecz, która jest, że te nowe odmiany pszenicy zawierają bardzo dużo innych związków, których tamte nie zawierały, między innymi... Na przykład glifosat, nie wiem, czy... No dokładnie tak, te, które są stosowane do ochrony, powiedzmy, roślin. Także to w tak. Czyli część na przykład nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, możliwe, że jest też spowodowana wcale nie glutenem, czy też gliadyną nawet, ale już wiemy, że tam mogą być różnego rodzaju enzymy, które odpowiadają za trawienie w tych zbożach, czy też możliwe, że dodatki, które znajdują się w tych zbożach i niestety indukują te objawy chorobowe, ale to jest dopiero początek naszej drogi. Tak jak z celiakią początek drogi był w latach 50., to myślę, dla choroby takiej jak niecelialna nadwrażliwość na pszenicę, to jesteśmy gdzieś tam na początku i za jakieś 50 lat będziemy mogli poznać bardzo dokładnie patomechanizm tej może choroby. I szybciej, ja tak bardziej optymistycznie, może za 20 może lat. Może za 10, może ja jeszcze dożyję. Bardzo bym chciała przede wszystkim, no bo to jest część mojego życia, właśnie zajmowanie się tymi chorobami.
Pani profesor, to tą piękną puentą zakończmy tą rozmowę, bardzo merytoryczną. Ja jestem, jak zwykle już pani to mówiłam kilka razy, powiem to już 10. raz, jestem pod wrażeniem wiedzy i łatwości przekazywania, bo to też nie jest prosta umiejętność, bo można mieć ogromną wiedzę, a przekazywać ją w sposób taki nudny i płaski. Natomiast po dzisiejszym podcaście na pewno słuchacze nie będą mieli takiego wrażenia. Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Ja również bardzo dziękuję, że mogłam uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo dla mnie też wartością dodaną jest to, żeby szerzyć wiedzę dotyczącą celiaki. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka mojego podcastu. Jeśli podoba Ci się mój podcast lub wiedza w trakcie jego słuchania była dla Ciebie przydatna, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz swoją opinię. Po więcej bezpłatnej wiedzy zapraszam Cię na mój Instagram i Facebook lub stronę internetową www.doktorkarabin.pl. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.